poezji Gekstrima, jak gdzieś tam jest coś opisywane, to niby na plaży w Karwi. Ale tak naprawdę to po prostu Aju z szuflą przyjechali, porozmawialiśmy faktycznie na wydmach. No i to jest takie oklepane hasło, ale faktycznie wtedy nikt nam nie powiedział, że tego się nie da zrobić. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że wchodzisz bez niczego i zaczynasz coś robić w takim biznesie jak wydawnictwo. Świat stoi otworem, wszystko można zrobić. No to i faktycznie usiedliśmy, zrobiliśmy. Najpierw na kartce rozpisanie, jak to powinno wyglądać, jakie osoby w to zaangażować, które mogłyby pisać, tworzyć to. Natomiast na wszystko to można by było sprowadzić do tego, że PSX Extreme wyrósł na korzeniach amigowej demosceny. Trochę zabawy właśnie na giełdzie. Tam właśnie poznałem Aja, który siedział akurat ze swoim tatą. To było też ważne, tak, bo to jest też istotny element tej całej układanki historycznej. Ojcem chrzestnym tego pomysłu to był tata Aja, żebyśmy wydali coś, co jest też o PSX-ie. Było ssanie, było widać, że to praktycznie wszystko wykosiło, amigi poznikały, PSX dominował na giełdzie. Ludzie tego szukali. No i zaczęliśmy myśleć, co by tu właśnie zrobić, magazyn, jaki. I zaczęliśmy tak planować chyba przed wakacjami. Ja już rzuciłem takie hasło też wtedy do Aja, że znam kogoś, kto się zajmuje składem. No bo to było trzeba wszystko poukładać, wszystkie klocki. Loki. Loki to był mój kumpel z technikum jeszcze elektronicznego. No i go gdzieś tam zaczepiłem. Pojechałem do niego do domu. Pamiętam, że to wyglądało w ten sposób, że zabrałem jakiś magazyn komputerowy wtedy, bo to było, nie wiem, gry komputerowe czy coś takiego. Rozmawiałem krótko z Lokim, pokazałem mu tę gazetę. Zrobisz coś takiego, jesteś w stanie to poskładać? Loki tak przejrzał. No pewnie, nie ma sprawy. No dobra, no to już mieliśmy skład DTP. Nowoczesny? Kurczę, może go wyburzyli? Nie wiem. Do piramidy nie jedziemy, bo piramidy nie ma. No tak myślałem tak, właśnie, jedziemy, że tylko piramidy tego jeszcze, nie ma. Kurczę, przecież piramida była już wtedy stara. A co jest zamiast piramidy? Może tam są jakieś ładne gruzy? Prosto i tam, to jest tamte. Tamte. Właśnie! Jeszcze pisać się. No, dobre. O, dobrze wyglądam. No, bardzo dobrze. Proszę Państwa, tu kiedyś mieścił się Instytut Hodowli Bydła. Tenże instytut wynajął nam takie biuro z dwoma pokojami na redakcję. Były składane tam numery od 1 do 3, ja to nazywam rozruchowe właśnie. I czwarty numer, w którym ja już się pojawiłem. Później instytut niestety wyrzucił bydło, znaczy redaktorów. I przenieśliśmy się, chyba Feniks znalazł wtedy nam miejscówkę na Sokolskiej. Ściera jak przyszedł, on miał kupę pomysłów. Ściera miał bardzo dużo pomysłów. Jeszcze wtedy studiował architekturę, miał udzielał się w Gamblerze, w związku z tym miał jakieś tam pojęcie na temat gier, jak to powinno wyglądać, no i dużo zmian, jak Ściera przyszedł, to się dużo zmian podziało w Extreme. Aju z Feniksem będą próbowali wydawać pismo poświęcone PlayStation. Mając, powiedzmy, jakieś doświadczenie jako redaktor w pismach poprzednich Gander Świat Gier, to wydawało mi się, że trzeba mieć ciężarówkę pieniędzy, żeby takie coś w ogóle pociągnąć. Tytuł wymyśleć, nazwę firmy, Grupa 69, no to miało być taki pomysł, że idę do pani na okienku pocztowym, poproszę fakturę Grupa 69. No to pani się czerwieni, ale oczywiście zapamiętuje doskonale nazwę firmy. No i to między innymi temu to miało służyć. 69 to była suma wieku naszej trójki, moim, a ja i Ziutka właśnie, bo Ziutek miał wejść też jako wspólnik do wydawnictwa i też miał się pojawiać jako element redakcji. Zresztą jest w pierwszym numerze, w stopce redakcyjnej. Nic chyba nie pisał, ale jest. Później się zresztą okazało, że te 69 to tak nie do końca, bo ja się gdzieś tam pomyliłem w liczeniu, ale już zostało, bo fajnie brzmi 69. Natomiast PSX Extreme, no to też mi jakoś tak przyszedł do głowy i dobrze, że przyszedł akurat PSX, no bo to była nazwa kodowa, a nie PlayStation. Przez PlayStation, jak byłem później w czasopisma PlayStation Plus bodajże, mieli problemy z tego tytułu, bo to był znak handlowy zastrzeżony. No, pierwszy numer to było trochę taka gehenna. Aju, pierwszy redaktor naczelny, on to bierze i jakoś tak ogarnia. Tak podzieliłem to tak dosyć skrupulatnie. Tu jest redakcja, tu jest wydawnictwo, tak? Tak, żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę, ale generalnie tak, oni mieli swoje pomysły, a ja to po prostu musiałem przekuć, żeby to miało jakieś formalne ręce i nogi. Z Ajem mieliśmy, powiedzmy, zapewnione finansowanie tego pierwszego numeru. Ale nie wiedzieliśmy, że wydając cokolwiek, jakiekolwiek czasopismo, to musisz mieć zagwarantowaną kasę na 3 numery. Pierwszy numer wycofujesz drugim numerem, który już jest wydrukowany, a pieniądze dostajesz dopiero, jak już się ten trzeci pewnie pojawi na rynku. No nie mieliśmy takiej kasy. Zrobiliśmy ten pierwszy numer. Później musieliśmy troszkę mieć pomoc z rodziny. No i tak przeleciały te pierwsze 3 numery. Później się udało zdobyć finansowanie na kolejne, no i tak jakoś się później zazębiło. I stwierdziłem, że to pewnie nie wypali, nie, raczej się nie będę się tym zajmował. I pamiętam, że Ajowi wtedy poleciłem chyba Stara i kogoś tam jeszcze jako redaktorów, że mogliby sobie z nimi współpracować. No, z Przemkiem poznaliśmy się w liceum i właściwie pyknęło bardzo szybko, bo okazało się, że obaj lubimy gry, a że mieszkał niedaleko,
Także po szkole siadaliśmy na parę godzin właściwie przed konsolą. Znaczy może nie tyle przed konsolą, najpierw żeśmy grali na komodorcach, na Amigach. Zdarzały się sytuacje, że nawet jak były przerwy w zajęciach, szybko żeśmy biegli do niego, żeby tylko pociupać jeszcze w Sensible Soccer albo w Kickoffa. Nawet mu złamałem joystick raz. Później od nitki do kłębka, czyli od zainteresowania grami do pisania o nich. Trzy numery mimo wszystko uświadomiły mi, że jest to realne, żeby wydać po prostu pismo konsolowe w Polsce i to ogólnopolskie. Fenix powiedział, że po trzecim numerze no, szukają po prostu jakiegoś dodatkowego jakby redaktora prowadzącego, czyli takiego zastępcę redaktora naczelnego oraz też inwestora. Mogę mieć pracę, którą kocham w zasadzie, bo to są gry. Mogę się tym zajmować na co dzień. To będzie praca, nie będzie taka od do. No to stwierdziłem, że no, warto zaryzykować i no dołączyłem do ekipy. W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby być najlepsi, bo my tak naprawdę byliśmy pierwsi. Jakby nie mieliśmy do kogo równać się, a też nie mieliśmy wzorców żadnych, nie było innych pism. Bo pierwsze lata to nie było skąd brać żadnych informacji na temat pisma. W 96 roku dzwoniłem do Sony Polska, żeby się coś dowiedzieć o PlayStation i pani mi powiedziała, że oni takiego produktu nie prowadzą. Nic nie mieli w ogóle w Sony Polska jeszcze pojęcia, że Sony wydało konsolę PlayStation. Tak się zaczęło, tak? Giełda Wrocławska, Norbas, który w ogóle tam PlayStation pokazywał ludziom, to nikt nie wiedział, na czym polega ta zabawa. To były jakieś meandry techniki z Japonii. Była gra Gran Turismo, której kompletnie nikt nie rozumiał, bo było menu po japońsku, ale auta wyglądały świetnie, żeby nie powiedzieć zajebiście. I on mi to zaczął pokazywać. Ja się zajarałem, a później się dowiedziałem, że chłopaki przygotowują magazyn. No i mówię, no to stary. Mam 16 lat, to nie jest dużo, ale weź mnie do Katowic, weź mnie w wielki świat, pokaż mi jak się robi pismo. Tu się wychowywałem właśnie, na czwartym piętrze, pierwszy brzegu. Okno. To jest miejsce, gdzie mieszkałem. Wychowałem się 25 lat tu, prawie mieszkałem. Na czwartym piętrze. Balkon z brzegu tutaj. Moje całe dzieciństwo. No i ogólnie byłem takim małym rozbójnikiem. Na głowy ludziom worków foliowych z wodą i tak dalej. No i później przestawiłem się na gry. Także ten jakby moje ciągotki takie do adrenaliny przerzuciłem bardziej na sferę siedzenia przed monitorem i już przestałem tak robić różne rzeczy. Dawno, dawno temu, jak miałem lat około 10, to już były czasy Atari 2600. I to było sprowadzone, jeszcze tata akurat w Niemczech był, przywiózł. Ja akurat wtedy byłem po operacji i zostałem w domu przez ładnych parę miesięcy. Później Commodore 64. Commodore 64 to były też pierwsze takie granie, już trudno powiedzieć, że to było na poważnie, bo tak faktycznie wtedy bajtek wychodził. Commodore 64, pamiętam, że opis zrobiłem taki wielki, mapę, wysłałem to do bajtka i opublikowali. W środku, wiesz, rozkładówka, mapa, Draconus. Zostałem z Gredem od pierwszego numeru. Z tego powodu, że już wcześniej znałem bezpośrednio Aja i Feniksa. Poznaliśmy się na demoscenie. Feniks prowadził BBS. To był taki prekursor internetu. To była taka sieć, gdzie dzwoniło się linią telefoniczną, modemem przy komputerze na inny numer, na którym też był podłączony komputer razem z modemem. I tam się zostawiały jakieś wiadomości, można było zostawiać wiadomości, można było zostawiać pliki i Fenix prowadził taki BBS tutaj w Katowicach. Czasy Amigi w tamtych latach 95-96 to już się kończyły. Ja się dowiedziałem poprzez demoscenę właśnie o tym, że w ogóle PlayStation, taka konsola powstała. Poprzez właśnie te modemy zbierałem informacje na temat sprzętu, na temat gier i między innymi właśnie u Fenixa na BBS-ie zostawiałem właśnie newsy takie, artykuły, o PlayStation, jakieś recenzje. Większość modów paku w latach 90. była skubana przez łysych karków w stronę arcade lub tak zwany wozak drzymały. Właśnie na osiedlach wydaje mi się, że był to większy problem, gdy wchodziło się już do takiego zadymionego i obstawionego przez łysy karki pomieszczenia, no to praktycznie nie było szans zagrać bez straty. To jest droga, którą przebywałem praktycznie w każdy weekend w czasach, kiedy na stadionie kwitł handel piratami. Tędy się wchodziło do tramwaju, jechałeś tramwajem, wysiadałeś pod stadionem dziesięciolecia, no, gdzie było już tysiące ludzi, tysiące stoisk.
mają PSX-a. Można było zjeść sobie ewentualnie jakiegoś hamburgera czy coś. Nigdy nie wiedziałeś, co tam jest, czy jakiś kot gołąbczy, czy co innego. I zawsze to był tłum. To był po prostu tłum ludzi, którzy bili do ten stadion. Czyli tak zwany jarmark Europy to się nazywało. W tym dokładnie miejscu, gdzie tutaj stoję teraz, wchodziło się na słynny stadion dziesięciolecia, Mekkę wszystkich piratów w Polsce. Może w Polsce nie, ale na pewno z Warszawy i okolic. To były czasy, gdzie w PSX Extreme były recenzje tworzone i na oryginałach, i na piratach. Tego nie unikniemy w tym filmie. I dlatego też tego PSX-a też mieli często handlarze na górze. Podchodziło się do stoisk, wybierało się gry i widziało się, że gdzieś tam leży egzemplarz PSX Extreme, strasznie stłamszony. Ale oni też wiedzieli, że na przykład gry, które dostają 9, 10, 8, to będą lepiej schodzić im niż te słabsze. Chociaż naiwnym zawsze próbowali wcisnąć jakieś krapy. Ja pamiętam Taifu czy jakoś tak kiedyś też chciał mi to wcisnąć i w sumie wziąłem, bo dorzucił do finala dziewiątki bodajże. Początkowo te wszystkie gry kupowane tutaj na stadionie, one były w pięknych pudełkach, te tłoki miały nadruki. Można było je w sumie pomylić z oryginałami, pewnie niektórym nawet wciskano, że to są oryginały. No było naprawdę to bardzo fajnie oprawione. Później im kolejne lata, no to już było coraz gorzej, bo te płyty pojawiały się bez nadruków, na zwykłych werbatinach. Często miały tam gdzieś flamastrem tylko napisane tytuły. Były już pakowane w folii, kolorowe okładki zastąpiły ksera, więc w kolejnych latach te gry wyglądały coraz gorzej. Zawsze było do starych budek z różnych, z hot dogami, z jakimiś hamburgerami, no to wszystko sprzedawali po prostu. Tędy można było między innymi wejść na koronę. Ja zawsze się kierowałem na koronę, no bo tam było dla mnie najważniejsze miejsce. I zawsze jak wchodziłeś na koronę, słyszałeś: ej kolega, MP3, płyty, gry, co chcesz? To z ormiańskim takim bardziej akcentem. To jest słynna górka. A to zjeżdżaliście, tak? Tak. Znaczy ja akurat nie, ale koledzy tak. Kali wygląda jakiś arystokrata. Cześć. Tutaj? To miał wziąć fotele, no powiedz mi. On. Ale skąd? To jest nowy naczelny, nie wiem czy stać. Zatrudniałeś go kiedyś, był takim małym czytelnikiem. Znajdujemy się na ulicy Sokolskiej 65, gdzie dawno, dawno temu, tam, w tamtych oknach, a potem tam na końcu mieściła się redakcja PSX Extreme. Było to i centrum imprezowe, i centrum gamingowe. Generalnie życie Extreme'a toczyło się tutaj. Jest Mysak? Dawaj Mysaka. Pierwszy raz zostawiliśmy go w toalecie, bo myśleliśmy, że się nie podniesie i nie otworzy klamki. Poszliśmy na imprezę, się okazało, że ochroniarz do nas dzwoni w nocy, że kolega chyba wstał, wyszedł z tej toalety. No jak puścił pawia, tak był wodospad jednym słowem. I zrobili zabezpieczenie. Od tamtego czasu to zabezpieczenie jest dojstojne. Jest raz na portiera, nic nie poleci. Historyczny. No tak to było przez kilka piętek. Ale zobaczcie, byli uprzejmi wtedy z ochrony, że nie walili, tylko zadzwonili. Tak. Przyjechaliśmy do Katowicy i jesteśmy na Sokolskiej 65. Tu była nasza redakcja. Nie chcą nas puścić, bo teraz jest tam jakaś firma prawnicza albo coś. Nie wiem, jakaś taka biurwa wyszła i nas wygoniła. Więc całka musimy załatwić, bo się okazało, że zamknęli nam tutaj strefę. A macie przebrania? Niemożliwe. A przecież... To gracie tędy. Ale nie chcesz jeździć po Sokolskiej? Na to ja? Jest. Tylko po Sokolce. Byłem świadkiem tego wtedy. Nie uczestniczyłem sam, ale takie déjà vu małe. A kto w ogóle wymyślił tę krzesełka? Ściera to wymyślił, czy kto to w ogóle wymyślił? To był spontan. Nikt tak naprawdę nie pamięta, kto to wymyślił. Po prostu wyszliśmy i zjechaliśmy na krzesełka. Nie. Ja wtedy nie byłem. Chodź, zaczynamy cię, jesteśmy szybciej dalej. To jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ja jeździłem 20 lat temu, ja ci powiem, czy dużo jedziesz. Nie, ty jedziesz za mną. Nie, wtedy były lepsze krzesła. Metalowe kółka, a co to za plastik? Oni nie rozumieją, że na trzeźwo się nie jeździ. Można dostać mandat. Mój motor... Nie, kiedyś były lepsze te motory. Ja.
Ej, rozpędź się trochę, jest lepiej. Fantastycznie po prostu. Ej, robisz tak. Kali, ty powinieneś mieć czwartkę. Skocz na to. Gdyby nie było grupy przyjaciół, gdyby nie było tego hobby i tego, że wszyscy mieliśmy tą jedną pasję, to by nie wyszło. To po prostu tylko i wyłącznie dlatego było, tutaj nikt nie był z przymusu, albo nikt nie był dla, nie wiem, dla pieniędzy, dla kasy, to po prostu była przygoda. Przygoda właśnie, która potem się na jakąś tam drogę życiową przełożyła. W ogóle istniała taka nieformalna instytucja spania w redakcji. I to się odbywało w wykonaniu redaktorów Extreme, którzy tam wpadali, pisali teksty. Siedzieli tam 2 dni albo 3 dni i spali w redakcji. No jak się ma te 15 lat, no to tak potwornie imponują, że sobie jedziesz gdzieś i tam zostajesz na 2 dni. W ogóle jest to atmosfera powstawania wielkiego magazynu o grach i o konsolach. Bardzo chciałem w tym brać udział, więc jak zacząłem jeździć do redakcji, no to zostawałem. Tu jest łazienka, w której się kąpałem w trakcie tygodniowych pobytów w redakcji. Została tylko jedna umywalka niestety. Tutaj był taki piękny... ogromne pomieszczenie, z którym było 12 umywalek, ale została tylko jedna. Więc wydaje mi się, że to jest zmiana w złym kierunku. Z Gredzi to tak naprawdę było utożsamienie wszystkiego, co później przyniosły czasy YouTube'a, influencerów, abstrahujów, czyli zbiorowisko freaków, którzy mają coś do powiedzenia, są autentyczni, chcą coś pokazać. Jak dziś pamiętam opinie branżowe, pisano o nas, po co magazyn, którym opisujemy, co redaktor robił w weekend, gdzie imprezował, co pił albo z kim się bawił, to w ogóle czytelników nie interesuje. No okazało się, że jednak interesuje, okazało się, że to ma wzięcie, że to jest jakiś taki magnes dający pismu i treść, i autentyczność, i tak, zrobiliśmy się takim środowiskiem, gdzie ludzie chcieli nas słuchać, bo raz, że byliśmy trochę jakby z nich wzięci, tak? My nie byliśmy redaktorami, krytykami, którzy są z jakiegoś świata wymyślonego, niefunkcjonującego, tylko jesteśmy z krwi i kości graczami, którzy mają swoje zajawki, mają swoje dziwactwa, mają swój fan i chcą to robić, w sensie grać i chcą to przelewać na papier i opisywać. No i ludzie za tym poszli. Nie było dużej konkurencji, to też jakby mówię, że nam świetnie w tym czasie pomogło, że wypłynęliśmy, że nasz głos był słyszalny po prostu. Ludzie byli zafascynowani tym, że grupa właściwie zapaleńców, ludzi z poczuciem humoru, no to, bo to było widać, no, zakręconych mniej albo ekstremalnie, tworzy coś, czego jeszcze nie było, coś, co jest zabawne, coś, co traktuje o rzeczach, które im się podobają. A dzisiaj jak oglądam ten pierwszy numer, no to on jest poskładany, jak jest poskładany, tak? No i można się uśmiechnąć, ale generalnie wtedy to było wow. Mój błąd to był pierwszy numer, gdzie musi być na okładce wydrukowany numer indeks. Numer ISSN to jest swoją drogą, żebyśmy mogli mieć obniżoną stawkę podatku VAT. Natomiast numer indeks jest potrzebny dla ruchu przy kolportażu. No myśmy o tym nie wiedzieli. No i dlatego między innymi teraz się pojawiły właśnie ta metkownica. Musieliśmy siedzieć cały nakład przemetkować, żeby się numer indeks pojawił, bo inaczej by tego ruch nie przyjął. Przy pierwszych numerach nie mieliśmy sprzętu do ściągania screenu. Była jakaś taka przystawka, dzięki której mogłeś zrzucić pamięć jej, ale tylko w momencie wtedy, kiedy ona była resetowana. Czyli jak możesz sobie wyobrazić, był opis gry, to było trzeba przejść do jakiegoś etapu, zrobić save'a, zrobić reset konsoli, wtedy się zrzucał ten na pamięć coś i wtedy miałeś tą grafikę. I później było trzeba odpalić grę od początku. Ja bardzo lubiłam gazety. Gazety, czasopisma, magazyny to uwielbiałam, jak poznałam Przemka. Kiedyś do mnie przyjechał, do Gliwic i powiedział, że sprawdzi, czy w kiosku, czy jest już PSX. Myślę, jaki PSX? Myślałam, że żartuje. No i podchodzimy do kiosku i on mówi, jest. I tak mu pozazdrościłam, mówię, kurczę, ten chłopak ma gazetę, czasopismo, które wydaje. Pozwolił mi poskładać trochę stron, nauczył mnie kilku tam podstawowych rzeczy w PageMakerze. Powiedział, jak coś tam się robi, jak się wlewa teksty, jak się wrzuca grafiki. Tak sobie kombinowałam i zostawił mnie z tym na 3 dni. No i ja po nocach siedziałam do 4 nad ranem, bo niektórych rzeczy nie udawało mi się robić, po prostu łapałam wszystkie elementy, układałam, tekst wrzucałam, no i później coś przez przypadek źle kliknęłam i na nowo. No ale po 3 dniach przyjechał, jak zobaczył efekt tych gier, tych opisów gier, które mi zostawił do składu, no to był pod wrażeniem. No ja też byłam pod wrażeniem w ogóle, że jemu to się spodobało. Zaczęłam w zasadzie niektóre recenzje składać już też do PSX-a, no i nad poradnikami też pracowałam, bo tam było dużo różnych opisów gier, czyli były tabelki do składu. Można powiedzieć, że to była moja pasja.
tego typu kategoryzowanie elementów gry, układanie sobie, co zresztą robiłem sam dla siebie, żeby no, daną grę rozpracować jak najbardziej. Tak już przeszło do samego pisma i tak już zostało właściwie. Chociaż zawsze z Przemkiem, ze Ścierą prowadziłem wojnę o to, żeby tych tabelek było mniej, bo zajmowały miejsce. W ogóle kiedyś była taka stara zasada w składaniu pism, jeżeli chodzi o czy układy, czy nawet zdjęcia, że sprzed kilku miesięcy można było wziąć te same zdjęcie na przykład, nie? Bo już by się zakładało, że czytelnik zapomniał. U nas oni po prostu ci wszystko wytkną. Nieraz były takie sytuacje, że tam znaleźli kuźwa, wiesz, dałeś, o, to już było, albo wiesz, tym HP, kurde, wieczna walka, żeby wiesz, bo nie wszyscy przesyłają, wiesz, i potem szukasz, kurna, gdzieś cofasz się, wiesz, 5 lat, żeby dać jakąś mordkę do HP-ka, bo ci, wiesz, redaktor nie przysłał, a żeby nie dawać tego, co było przed miesiącem na przykład, nie? No takie zabawy, no. Ale mówię, no raz, wiesz, to jest płynne, nie? To właśnie przez to, że te strony za każdym razem muszą być inne. Robi wrażenie. Nie spodziewałem się, że to tak wygląda. Później klej, trójnóż, więc cały ten etap takiej produkcji. Kiedyś więcej było magazynów przy tej oprawy, ale teraz więcej się trochę klei. Większość ludzi właśnie idzie, że ten grzbiecik jednak, prawda, bardziej elegancki dla reklamodawców przede wszystkim. Jakieś klejki, jakieś, prawda, te rozkładówki, to wszystko to w tym kleju właśnie fajnie wygląda. I dlatego tak ludzie się rzucili trochę na to klejenie. Ja zajmuję się tutaj nadzorem nad drukiem magazynu PSX Extreme. Z Robertem Łapińskim, z wydawcą PSX-a, znamy się już, przeszło będzie chyba prawie 10 lat. Poznaliśmy się przy druku Pixela, który też drukujemy. 3-4 lata temu doszedł do tego PSX. Jeżeli chodzi o czasopisma, to niestety z roku na rok jest ich coraz mniej. Coraz mniej przetrwało. Najpierw były właśnie problemy, zamieszanie właśnie z całą transformacją. Później zaraza do tego się mocno przyczyniła, gdzie ludzie siedzieli w domach. No a teraz kolejne problemy właśnie podwyżki cen papierów, dostępność surowców spowodowały to, że rzeczywiście magazynów z każdym rokiem niestety drukuje się coraz mniej. Ale tutaj muszę zaznaczyć, że cały czas ludzie chcą czytać. I cały czas drukują się i przede wszystkim sprzedają się naprawdę dobrze magazyny branżowe, czyli specjalistyczne, gdzie czytelnik szuka tej konkretnej wiedzy, tych informacji, prawda? Bo w internecie może wstukać Google, wyskoczy mu multum informacji, ale to jest często jakiś po prostu śmietnik niezweryfikowany. Więc te magazyny branżowe sądzę, że będą zawsze, w mniejszym lub większym nakładzie, ale będą zawsze. Trzeba wiedzieć, że największą ścianą nie do przebicia zawsze co miesiąc przy składaniu magazynu to był termin oddania tekstów do drukarni. To jest coś, co było ustalone. PSX Extreme był jednym z wielu magazynów, które się drukowały po prostu na taśmach w drukarni, więc my byliśmy wstawieni w jeden z wielu slotów w drukarni i kto się spóźnił, ten wylatywał. Po prostu nie można było się poprzesuwać, bo cały grafik by się rozwalił. A i najgorzej oczywiście było z eventami wyjazdowymi, czyli wszelkie targi, czy to Gamescom, czy E3. Po prostu materiały musiały powstać jak najszybciej na bazie tego, co widziałeś, co ograłeś. Redakcja się działa i tak najwięcej obciążenia co to spadało na DTP, czyli na Lokiego i Buffiego. Oni siedzieli praktycznie przez kilka dni non-stop w redakcji, spali gdzieś tam po kątach po to, żeby zdążyć z numerem. No i siłą rzeczy było tak, że też ktoś musi zawieźć te klisze. No to stanęło na tym, że Aju je woził. No i był taki motyw, że faktycznie później opowiadał, że jak jechał do Kielc z kliszami, no to widział, jak go wyprzedza pies, który ciągnął budę na łańcuchu, tak? I takie miał zwidy, bo taki był po prostu przemęczony. Pamiętam, że swego czasu też był taki przypał, że zrobiliśmy okładkę z grafiką, która była tworzona przez redakcję konkurencyjnego czasopisma. I u nas poszedł, nie wiem, czy to był skan, czy oni się tym zainspirowali, ale w każdym razie musieliśmy się z Robertem spotkać i wyjaśnić to dokładnie i kajać się i posypywać głowę popiołem. Jedyną rzeczą, która jakby niezmiennie zawsze, jeżeli chodzi o magazyny, była cenna dla wydawców, dla deweloperów, dla tych, którzy przychodzili do nas kupować powierzchnię reklamową, to jest okładka. Wydawcy chętnie inwestują w okładki i nawet dostajemy czasami, są takie miesiące, że mamy 3-4, nawet 5 propozycji okładek i musimy wybierać wtedy, tak, która jest atrakcyjniejsza, powiedzmy, dla naszego czytelnika, albo kto da więcej, to są i takie sytuacje, bo to nie oszukujmy się, teraz magazyn generalnie no, musi żyć z okładek, musi żyć z reklam. Trzeba też pamiętać, że magazyn musi bardzo dobrze wyglądać i musi być też rzetelny w swoich ocenach gier, choć są to zawsze oceny indywidualne redaktorów. Zawsze ta ocena, jeśli chodzi o ocenę w recenzjach, była taka obiektywna. Moja skala ocen?
Jak mi się podoba, to 10, jak nie podoba, to 9. Jakieś tam subiektywne opinie zawsze gdzieś tam też trafiały, ale myślę, że tak. Ja na przykład osobiście, nie będąc jeszcze redaktorem, zwykłym czytelnikiem, zawsze sugerowałem się też opinią właśnie redaktorów w gazecie. Nie? W przypadku akurat tej oceny maksymalnej 10, to trzeba było to w jakimś większym gremium to obgadać. Autor nie mógł powiedzieć sobie, że dodaje 10 i przechodziło to. Jesteśmy w Łodzi, w moim rodzinnym mieście, dokładnie na skwerze latających babci z plusem. Magazyny komputerowe, magazyny o grach były bardzo istotnym elementem każdego gracza. Całą wiedzę czerpaliśmy właśnie z tych magazynów. Były to czasopisma opiniotwórcze i tak mogę to spokojnie to powiedzieć, ponieważ werdykt wydawany przez redaktora w czasopiśmie był bardzo wiążący i wielu graczy się z tym liczyło, z tego względu, że nie było innej alternatywy. Z biegiem lat pojawiało się coraz więcej gatunków gier. Pojawiały się też kąciki tematyczne, kąciki sportowe, kąciki bijatyk, kąciki wyścigowe, a z roku na rok jakby ten ciężar troszeczkę został przeniesiony w stronę bardziej ambitnej publicystyki i można powiedzieć, że jakby zaaranżował tą całą modę na takie właśnie pisanie bardziej publicystycznych treści dziadu, który prowadził swego czasu śmietnik i no, każdy chciał być w tym śmietniku. Czy teksty w śmietniku były ambitne, to nie mnie oceniać. Mam wrażenie, że one gdzieś były rozpięte między ambitnymi tekstami, ale też takimi, które raczej traktowały temat powierzchownie, dowcipnie. Powiedziałbym, że kultowość śmietnika w dawnych czasach nie wynikała z ambitności, tylko raczej z pewnej takiej aury. Czytelnicy widzieli sporo o nas, redaktorach wiedzieli, że ja jestem takim charakterem trochę właśnie na pograniczu picia alkoholu, grania w gry, to myślę jakoś może na nich działało. Kącik sportowy pojawił się jako jeden z tych kącików, jako odpowiedź na kącik RPG. No i poza takimi tekstami poradnikowymi, jakimiś newsowymi historiami, pojawił się pomysł, aby trochę aktywizować ludzi i zachęcić ich do wysyłania jakichś swoich wyników i rekordów. Prosiliśmy o wysyłanie kaset wideo, na których był zarejestrowany albo cały przejazd, albo potem jak mieliśmy konkursy na bramkę miesiąca w ISS-ie, no to ludzie wysyłali na kasecie wideo tą bramkę, którą sobie tam zdobyli i nagrali. Ten biedny listonosz, to nie dość, że nam przynosił te setki listów miesięcznie, czy więcej, no to teraz musiał targać dodatkowo kasety wideo i trzeba było pozgrywać obrazki, czy jakieś tam takie kadry pojedyncze z takiego filmu. No wybieraliśmy sobie tą bramkę miesiąca, zwycięzca dostawał kartę pamięci. Jeśli chodzi o honorę prowokatora, to w zasadzie zaczęło się to w zupełnym oderwaniu od gier. Miałem taki serwis, który był strasznie głupi, nazywał się Prowokacje. Pod jego kątem powstała Nora Prowokatora, którą wzorowałem trochę na takim programie, który kiedyś leciał na MTV, nazywał się Strutter, bardzo mi się podobał. No i postanowiłem zrobić coś w tym stylu. Stąd pojawiła się Nora Prowokatora, natomiast po chyba jednym odcinku stwierdziłem, że w sumie fajnie byłoby to robić o grach. No i uderzyłem do ściery i tak naprawdę pierwsze Nory Prowokatora były dostępne na portalu ppe.pl, więc można powiedzieć, że ściera reagował dość pozytywnie na ten program, natomiast z czasem zaczęły się różnego rodzaju scysje, no bo próbuję przemycać różnorakie seksistowskie dowcipy, które niestety ściera mi permanentnie, cenzuruje. No ja faktycznie chciałem, żeby ta Nora Prowokatora była prowokacyjna, a ściera niekoniecznie. No wiemy, czym rządzi się jednak w jakiś sposób komercyjne dziennikarstwo, no że trzeba zachowywać pewne ramy, a ja nie zawsze lubiłem te ramy zachowywać, więc faktycznie potem Nora się odłączyła od PPE. Butcher w pewnym momencie zapytał się, czy nie chciałby takiego kącika poprowadzić, bo tam parę słów kiedyś tam napisałem do nich, jak mnie poprosili, jako fana PSX Extreme i w ogóle fana grania, poprosili, żebym coś tam napisał i zaproponował mi taką stałą rubrykę, ale potem jakby zrezygnował z tego chyba po 8 czy 9 razach, dlatego, bo na forum PSX Extreme bardzo się nie podobało to, że ktoś taki jak ja pisze jakieś rzeczy, bo co ja się kurwa znam, jestem kurwanikiem, więc te 30 osób na forum zaważyło na tym, żebym tego nie pisał. I pisał zamiast mnie ktoś, kto był anonimowy, ja wiem doskonale, kto to był, ale teraz nie powiem tego. I ludzie myśleli na początku, że to dalej ja piszę gdzieś tam. No więc tak to wyglądało, no. Ja jakby zawdzięczam PSX Extreme to, szczerze mówiąc, że sobie powiedziałem, że w życiu chciałbym mieć tak jak oni, czyli grać w gry i dostawać za to pieniądze, a chuj tam, żeby grać w gry i dostawać je za darmo. To był mój cel jakiś życiowy, żeby robić w życiu coś, co sprawi, że dostaniesz gry za darmo. No ja robiłem korektę dobre chyba 2 lata w Extreme. Bardzo mi się to podobało i to chciałem robić. Dostałem to
spadku po HIF-ie. No ja szybko zrozumiałem, z jakiego powodu on już tego nie chce robić. Cały urok autorów Extreme'a uderzył mnie z pełną mocą, bo każdy miał jakby trochę własne zasady pisowni języka polskiego. Chodzili z założenia, że no, korekta poprawi. No i taki, nie wiem, taki Roger, powiedzmy, stwierdził, że po co on ma stawiać to E, jak może stawić E, no i ktoś mu to tam poprawi, no bo nie może tak pójść z takimi błędami do magazynu. No i ktoś siedział i poprawiał, no byłem to ja. Więc z niektórymi było sporo problemów, ale jednocześnie fajnie było widzieć, jak oni przez te lata zmieniają trochę warsztat pisarski i z miesiąca na miesiąc gdzieś tam starają się eliminować błędy. Wielu autorów, których dzisiaj czytelnicy sobie cenią, no to ich początki, przynajmniej jeśli chodzi o stosowanie gramatyki albo ortografii, no to były takie kontrowersyjne, powiedziałbym. Takie, wiesz, takie urban legend, co nie, żeby zrobić trochę klimatu i tak dalej. My tak naprawdę się nie spóźniamy, co nie, oni to wszystko wymyślają tak naprawdę, żeby było troszeczkę atmosfery, przecież kto się spóźnia z tekstami? Kali. Myszak. Kaliego. HIF-a. Kaliego. Są tacy słynni, ja to nie będę nazywał. HIF albo Kali nie przyszło, bo tu nie ma co ściemniać, bo to głównie te dwa chłopaki. Dla was to jest bardzo śmieszne, ale nie wiem, czy wiecie, ale trzy osoby, ja to może akurat niekiedy do samego, przez całą noc nie byłem w redakcji, bo miałem 300 metrów do domu. Ale Kujot, Loki, Buffy niekiedy siedzieli przez całe noce i spali na podłodze, czekając na wasze teksty. Nie wiem, czy o tym wiecie. O, jakbym wiedział, że oni spali i czekali, to bym wysłał szybciej. No. Teraz mówisz. Jakbym wiedział, że oni spali, to bym rano wysłał, jak się dobudzą. Najcięższe deadline'y to Kali oczywiście dzwonił. Wsiadaliśmy w furę z Norbertem albo bez niego, albo z jakąś inną ekipę. Jechaliśmy na Pomorze, bawiliśmy się w klubach właśnie w Trójmieście czy w Łodzi, jednocześnie informując ściery, że cały czas piszemy, że aktualnie właśnie razem pracujemy nad jakimiś solucjami czy nad jakimiś tekstami. Pobyt w Japonii na pewno pomaga mi w oddawaniu tekstów do Extreme'a, bo z powodu różnicy czasowej zawsze jestem do przodu z czasem w stosunku do Extreme'a, więc jeżeli mam termin do danego dnia, no to mogę sobie zawsze dopisać do deadline'u przynajmniej 8 godzin. Nie no, ja się nigdy nie spóźniam z tekstami, ale jeżeli już mi się zdarzy, no to trzeba napisać do Rogera: słuchaj mordeczko, sprawa jest taka i taka. Zazwyczaj tłumaczę się i to nie wymyślając, po prostu swoimi normalnymi obowiązkami, bo jestem nauczycielem w szkole. No mamy dużo na głowie, przykładowo mamy matury i nie wyrobię się, więc jakiś inny termin. Ale jeżeli mamy termin ustalony, to zazwyczaj się go trzymam. Za to przez krótki czas korektowania Extreme'a pamiętam takie legendarne spóźnienia, chociażby Kaliego, które wymagały pracy nawet, wiecie, po 23. Planuję praktycznie całą pracę ja. Robimy sobie taki szpigiel internetowy, czego kiedyś nie było. Mamy z grafikiem i z osobami, które są zaangażowane tak na stałe w tworzenie magazynu. Mamy w Google Docs jeden wielki plik i tam ponumerowane są strony od 1 do 108. Każda strona to jest jakby inny artykuł albo felieton, recenzja. Na bieżąco to wszystko jest uzupełniane, czyli wszystko jest jakby bardziej zcyfryzowane. Ja tą pracę, że tak powiem, ustalam terminy, wysyłam chłopakom tematy. Zazwyczaj tak spóźniają, więc to jest jakby stały element, który nie zmienił się od czasu ściery. I ja czasami rozumiem generalnie Aliena, że on jakby zrezygnował, że w pewnym momencie miał dosyć, bo spóźnienia to jest no najgorsze, co może być dla osoby, która jakby to nadzoruje. Bo masz na przykład przez 20 dni nie schodzi ci żaden tekst i nagle w ostatnie 10 dni schodzi ci 100 stron. To jest masa różnych rzeczy, które trzeba sprawdzić. Pamiętam też swoje końcówki z pisaniem tekstów. To jest swoje prywatne i one były najbardziej hardkorowe. Wtedy, kiedy piszesz tekst i piszesz go tak naprawdę nocami, przez na przykład dzień lub dwa, i sprawdzasz go po setki razy gdzieś nad ranem. Robisz to w weekend, więc generalnie schodzi ci ten wolny czas, więc od poniedziałku do piątku pracujesz w pracy normalnie, a potem jeszcze w weekend musisz się postarać, no bo wstyd wysłać słaby tekst i więc sobie nie pozwalasz na to. Więc siedzisz po nocach bardzo często i wiesz, potem w poniedziałek znowu idziesz do pracy, więc tak naprawdę jesteś wymęczony. To są takie te prywatne końcówki, które myślę, że wielu z nas ma. Czego nigdy nie lubiłem w tej pracy, to ogromnego ciśnienia, presji.
szczególnie jeśli chodziło o czas. Do tej pory zdarzają się takie sytuacje, że dostajesz grę całkiem dużą, duży, głośny tytuł. Jest to piątek wieczór i naczelny do ciebie pisze albo dzwoni z takim tekstem, że stary, trzeba to pocisnąć do poniedziałku wieczór albo do poniedziałku rano, czyli masz weekend na ogranie i napisanie tej dużej gry, co jak rozumiecie nie jest takie proste, bo po pierwsze jest to duża gra, po drugie w związku z powyższym trzeba jej poświęcić dużo czasu i uwagi, po trzecie jest tylko weekend na to, po czwarte rezygnujesz z tego weekendu. Aczkolwiek no trzeba przyznać, że jakby te teksty zawsze są dowożone. W zasadzie inicjatorem tych imprez, ponieważ ja temat jakby przyniosłem ze demo sceny amigowej, gdzie takie kopy party były tak zwane. No i starałem się zaszczepić to tutaj. Na szczęście chłopaki Aju Fenixciera wyrazili zainteresowanie. W ogóle bardzo im to pasowało, konwencja, sposób, konkursy, Crazy Compost, to wszystko oni łyknęli i to wszystko zostało przeniesione jeden do jeden w zasadzie z amigowych kopy party. Zresztą nie tylko amigowy, bo w ogóle scena komputerowa tak się bawiła. Ja jak tu byłem wtedy, to już skoro skopane było, nie? To było generalnie tych wszystkich budynków, co tu są, to nie było tych budynków. Były krzaki. My się samochodem to baliśmy wjechać, bo to były takie dziury, że zawieszenie zostawało, wiesz. O, to możesz nakręcić, nie? Zobacz, tu jest transformator, ten napis, co był tego klubu całego. No, Extreme Party to była taka seria spotkań z czytelnikami. Pierwsze się, zdaje się, w Piramidzie odbyło, w Chorzowie. No i potem to się przerodziło w taki cykl. Były niektóre organizowane w ośrodkach jakichś takich, na domkach i tak dalej. Tam różne rzeczy się najróżniejsze działy. To już teraz nie działa, ten obiekt. To był klub spinaczkowy. Kiedyś no, dosyć wysoko tam jest tak, że były ścianki, prawda, wszystko ten. No i to zostało wynajęte na Extreme Party. Ogólnie było tu gęsto, dużo się działo. No i ogólnie jak na Extreme Party, no dość szalone towarzystwo. Wszyscy pod wpływem różnych napojów wyskokowych i nieokreślonych środków. No i ogólnie było wielkie spotkanie community, big love dla redakcji i zawsze jakieś wydarzenia, turnieje, dzikie konkursy, opowieści dziwnej treści. No i tak na tym to mniej więcej polegało, prawda, na Extreme Party. No. Każde było inne. Extreme Party było to, że tak naprawdę organizowali je niejako sami czytelnicy, czyli było miejsce i czas zorganizowany i powiedzmy Ściera wziął raz konsolę, raz mu ukradli, coś tam było, a to nie na tej edycji, to nie na tej. Nie na tej. Na tej już nic nie przebiózł. Ogólnie żeśmy udostępniali miejsce, jakieś dokładnie tam kilka... A ludzie targali, konsole i telewizory CRT tego typu z całej Polski zwozili sami czytelnicy, więc tak naprawdę to, jak to wszystko wyglądało, zależało właściwie od samych czytelników. To oni wytwarzali nie tylko klimat jakby samego miejsca. Co mi się przypomina, jak było właśnie Extreme Party w klubie Lucid, żeśmy zobaczyli gościa, który galnie siedzi przed Xboxem 360, jest odpalone Halo w multiplayerze na 3 albo 4 osoby, nie pamiętam. I on grał w tego multka sam. Sam grał w multiplayera. Co, mają być jakieś demonstracje? No. Chcecie koniecznie? Dobra. Dobra, to Ediego mamy. Kto robi za Gina? W 99 roku. Tatuaż Gina sobie zrobiłem, bo grałem wtedy na turniejach. Gina. Round 1. Wodę. Fight! Wow! Hej, ej, tak się nie bawimy! Tylko na to teraz wygrać. Coś takiego. Porwą się. Wszystkie ma. Wiesz, co się dzieje? Co ty ziomek tu ty kur? Ja się w to nie bawię. Musisz jeszcze tekst oddać na ten numer, wstawaj. Ja się w to nie bawię. Ale było naturalnie. Było bez kolana w kochonec, także i tak miałeś niski wymiar kary. Teraz się raz. Extreme Party to jest, to mi ciągle przychodzi tylko na myśl jedna rzecz, jak robiliśmy w Piramidzie w Chorzowie. I tam akurat ktoś padł na pomysł, żebyśmy zabrali stripteaserkę. Oczywiście to się pojawiło o godzinie tam 21 czy 22. Wyprosiliśmy wszystkich tych, którzy nie mieli dowodu osobistego, no bo to musiało być dla osób dorosłych. To i zapętlił tej dziewczynie, która się zaczęła rozbierać, zapętlił muzykę. Bo było powiedziane, że 3 minuty ma się pokręcić na takim podróżu.
podejście. No i muzyka się kończy, ona schodzi. Ona się tam wyginała, ale w końcu no, już przegięli, w związku z tym zeszło. Ale nie to akurat zapamiętałem, tylko później po wydaniu Extrema z relacją z tego z piramidy dostaliśmy pismo wzywające nas do zapłaty jakiegoś wielkiego odszkodowania. Było napisane, że ta dziewczyna poniosła duże szkody w wizerunku, widział te zdjęcia jej syn małoletni, w związku z tym musimy zapłacić bardzo duże odszkodowanie. No gdzieś tam zacząłem wtedy, no trochę się tym przejąłem, zacząłem grzebać po internecie, jak do tego podejść, odpisałem tak mocno prawniczo, że to było, ona tylko stanowi tło, a to nie była ona jako na tych zdjęciach, to zresztą jej nie dało się rozpoznać, no, jakoś to się po kościach rozeszło. Zakochałem się w tego typu imprezach, wyjazdach na tego typu imprezy. Jako młody chłopak jeździłem na copy party, czyli na imprezy scenowe. Jednak targi to było coś zupełnie nowego i pierwszy nasz wyjazd na targi ECTS do Londynu w 1997 roku to przyjeżdżasz na targi, wchodzisz do świata, gdzie spotykasz postacie z gier. Crash Bandicoot, Parappa the Rapper, Lara Croft, znani piłkarze, znane gwiazdy muzyki, Spice Girls i nagle człowiek z jakiejś małej Polski. Ja nienawidzę targów. Ja nienawidzę Gamescomu, nienawidzę na nie jeździć. Po prostu nie cierpię. Uważam, że to jest najgorsze miejsce na świecie w środku lata, gdzie możesz się wybrać. Totalnie. Dla mnie Gamescom był zawsze horrorem i masakro i w ogóle totalnie czymś, czego nienawidzę, a z drugiej strony uwielbiałem, więc to jest wiadomo. No ale my mieliśmy hardkorowe końcówki, które pamiętam. Jedna była ta najsłynniejsza z tych nowożytnych, już za Butchera, jak byliśmy po prostu na Gamescomie w Kolonii i trzeba było teksty do magazynu oddać dosłownie jakoś od razu. Butcher, Roger, chyba wszyscy pisali teksty, ja akurat nie miałem, nie musiałem, ale siedziałem za kółkiem, bo ja byłem prowadzący auto do Kolonii z powrotem. Ale chłopakom nie zazdrościłem totalnie, że muszą siedzieć na takim wymęczeniu. Butcher przypięty kablem gdzieś tam do gniazdka w maczku na podłodze w Kolonii pisze ostatnie teksty, błagając, żeby go tam dosłownie nie wyrzucili. Ale generalnie sytuacja była z gatunku tych na skraju. Wiem, że potem chłopaki coś mówili, że poszli do jakiegoś hotelu. Tutaj mijamy jakieś ponoć charakterystyczne, odwiedzane miejsce przez turystów w Kolonii. Gwiazdek ma tam 4,6. To jest znana świątynia tutaj w okolicy. Jakiś klub chyba. Nie, to znana jakiś świątynia. Jakiś klub. Tutaj są pielgrzymki często. Były otwarte drzwi, świeciło się światło na zewnątrz. Nic nie wskazywało, że jest to dom publiczny. Gdy wszedłem do środka, zorientowałem się po wystroju mniej więcej, co to jest. Najważniejsze, że było Wi-Fi. Złapałem Wi-Fi. Stwierdziłem, że tutaj wypadałoby dokończyć, bo nic innego lepszego nas nie spotka. W środku znalazłem sprzątającą panią, bodajże ze wschodniej granicy. Się dogadali, ona robiła swoje, sprzątała. Ja siedziałem na foteliku w holu. Skończyłem teksty, wysłałem korzystając z Wi-Fi domu publicznego. A właśnie, bo zdarzają się jeszcze sytuacje losowe na przykład. Kiedy masz zaplanowaną logistykę i od rana do wieczora masz te sloty, tu pokaz u Techlandu, tu w CDP-ie, tu pokaz elektroników, tu jakieś małe indie i masz wszystko zaplanowane. Wstajesz rano, jesteś zmęczony, ale myślisz sobie, że masz to wszystko pod kontrolą. Wchodzisz na halę, okazało się, że ochrona zrobiła reroute jakiejś trasy, coś zapięła i teraz trzeba gdzieś indziej jakoś chodzić. I wszystko ci się sypie znowu i tracisz czasówki, nie? Biegniesz na pałę. No nie działa. No nie działa. Mamy podpisaną przez Hideo Kojimę kopię gry Metal Gear Solid 4. Jako jedyni na całym chyba świecie, z tego co widzę, złapaliśmy go zanim zdążył nam uciec z limuzyny. Nikt nie wiedział, że tu jest takie magiczne wyjście. My wiedzieliśmy, dlatego tu jesteśmy. No to niektórzy mam wrażenie, że byli nastawieni głównie na to, żeby zbierać gadżety. No i zapamiętam do końca moich dni taki obrazek, kiedy to po chodzeniu już kilka godzin po tych halach, kimś tam idę, już nie pamiętam z kim, i patrzę i widzę Buffiego, który niesie ze sobą dwie takie olbrzymie torby kartonowe, pełne gadżetów i ściąga plecak wypełniony gadżetami i bierze taki dmuchany, olbrzymi materac i zaczyna spuszczać go powietrze, żeby jeszcze gdzieś go tam zmieścić. No, takim powiewem świeżości można powiedzieć dla Extrema za czasów Butchera i potem jakby jak przyjąłem po nim Hedę, to była też Monika, czyli dziewczyna, która no, dosyć mocno się udzielała i na forum, i w PSX-ie zaczęła pisać teksty, felietony, nawet kilka recenzji popełniła. No ale Monika bardzo dużo pomaga faktycznie, właśnie na wyjazdach na Gamescom, jajecznicę robi. Pierwsze właśnie targi, na które pojechałam, których chłopaki zobaczyłam, jak oni są zdezorganizowani.
przestałam się dziwić w ogóle, dlaczego im się dzieją takie historie, dlaczego są takie wydarzenia, takie przygody. No, co tutaj się dzieje? Promocja na ssaki leśne. Tak, chyba zgromadzili tutaj największą grupę najlepszych ssaków leśnych w Polsce. Wszystkie tiry stoją. Od pękających spodni Rogera na tyłku przy samym wyjeździe, przez wybuchające samochody. No proszę. Ktoś tutaj dał czadu. Nie, ale tak... No, o, wybuchło! Kurde. Ej, może nie wjeżdżaj tam. Co, no jechać to trzeba, no to... Nie no, jedź, bo zablokują zaraz ruch. Nie przejedziemy. No pierdziele ty. Brak hoteli, bo po prostu, no, ja kocham chłopaków całym serduchem, tak, to są nieogarki. Zawsze jak jeździliśmy na targi, zbiórka była w Warszawie o godzinie tam 15, 17, coś takiego. I nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego my tak wcześnie wyjeżdżamy, albo dlaczego tak późno, w ogóle dlaczego o tej godzinie. Nie mamy gdzie spać, nie mamy parkingu, nie mamy godności i rozumu człowieka. Więc trolimy na parkingu. I tak chyba przy którymś trzecim czy czwartym wyjeździe mówię, chłopaki, dlaczego my wyjeżdżamy o godzinie 17? Jedziemy nocą, umęczeni, po czym od godziny 6 albo 7 trolimy na parkingu, czekając aż o godzinie 16 wpuszczą nas do apartamentu. No dlaczego? Gdzie tu sens? Gdzie tu logika w ogóle? A każdy... No nie wiem, zawsze tak wyjeżdżaliśmy. Roger siedzi i naprawdę myślałam, że troluje. Ej, słuchajcie, właśnie nam podziękowali za pobyt w apartamencie. Jak to podziękowali? Kuba prowadzi, ja siedzę. Jak to podziękowali? No chyba była jakaś pomyłka i mieliśmy hotel zamówiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Już wiesz, w najgorszych scenariuszach widziałam, że nocujemy w jakichś noclegowniach, hostelach, tutaj w samochodzie na parkingu. Po czym słyszę Rogera rozmawiającego przez telefon. Cześć, Perez. A, no, cześć, no gdzie jesteś? A, w szpitalu. Aha, twoja żona rodzi, tak? Tak, aha, no bo wiesz co, to weź tam ogarnij hotel, bo nie mamy gdzie spać. Ja mówię, nie wierzę, że ty to w tym momencie do chłopaka powiedziałeś, który stoi na porodówce, rodzi mu się dziecko, a ty z totalnym luzem, aha, spoko, to ogarnij nam hotel, bo nie mamy gdzie spać. Udało nam się jakoś z wielkim trudem wynająć w ogóle kwaterę, która, no nawet ciężko ją opisać. To był jakiś feministek, dom z deskami surfingowymi, gdzie łóżka to były kartony po bananach, autentycznie kartony po bananach i na nich materac. Z jednego łóżka to chyba za 3 razy spadłam. Albo palety po prostu poustawiane i kartony. Gamescom, baby. Gamescom! I z Feniksem rządzili. No, pamiętam naradę wojenną z Kiwem, idziemy rozmawiać o podwyżce. Wzięliśmy Feniksa na bok do pokoju, pogadaliśmy, że o, fajnie idzie i ten, może jakaś podwyżka wierszówki, coś tam. Feniks zawsze miał argumenty, które zbijały wszystkie inne argumenty. Nieważne ile osób się przyszło. Tutaj było spokojnie, ale bez klimatu. Po prostu tak biurowo, powiedziałbym. Biurowo, co nie? Nie było imprezy. Było tak, była w ogóle taki wystrój biurowy był, bo tam mieliśmy takie bardziej studio, prawda? Tak było bardziej mieszkaniowo. Z portierem się znaliśmy i on wiedział, co się dzieje na weekend i tak dalej, więc nie miał problemu. A tutaj było tak... Po pierwsze tak, wszystkich linii papilarnych, więc nie w sobotę o drugiej w nocy tak się człowiek od razu nie wbije, co nie wracając z imprezy. No i to nie było imprez tak naprawdę. Nie, ta lokalizacja była taka... Spokojna. Nie, ona była po prostu bez klimatu zupełnie. Nie było tutaj ani biforków, ani afterków. To była tylko i wyłącznie praca. Na Sokolskiej było wszystko. Naprawdę, ale przynieśliśmy się w ogóle z Sokolskiej na tutaj, na Modelarską, tylko dlatego, że tam był remont biurowca i musieliśmy się przenieść. Gdyby nie to, chyba byśmy... Zostali do dzisiaj. Na pewno byśmy zostali, bo tam dobrze, w tej redakcji było fajnie. Dobrze, dobrze. Chciałbym ci wręczyć tutaj, żebyś rozpakował i zobaczył. A, wiem, co to jest. Ale co nie wiesz? Misiu. Rozpakuj. Zobacz, ile on ma w szklance. Nie żyje, Misiu? Można powiedzieć, że ciężko żyje. Reaktywuję go. Jak zginął? Był spalony przez komoda. I generalnie myszy, wiesz, że myszy się w nim zaległy u mnie w tym? Serio? Ja to też się myszy. Jest!
Tu, tutaj mieszkały myszy, nie? W sensie niestety. Żyje jednak. Zginął kilka razy na dzień. Wybrali na dzień z myszy. Pomachaj do czytelników. No, żyje jednak. Nie, no ma się dobrze. Stara ekipa, nie? To ma się dobrze. Stara gwardia. Czytelnicy zawsze przy okazji pisania o jakiejś kobiecie, czy nawet później moim, zaczynał się temat typowy trolling, ale taki nie biorę tego jakoś personalnie do mnie, tylko po prostu odnosiło się to do każdej, więc jak pojawiłam się tam i oczywiście wątek, czy Monika musi pisać, no to oczywiście zaczęło się. Zamiast pisać, niech pokaże cycki. Tak, Monia, pokaż cycki. A i teraz dla Moniki jakiś filmik, no, w sensie wiesz, jakaś przyśpiewka. Pokaż cycki! Pokaż cycki! Myślę, że ktoś z mniejszym luzem nie odnalazłby się w tym towarzystwie, bo naprawdę potrzeba dużo cierpliwości, dużo zrozumienia i poczucia humoru. Ale tak zostało, więc cały czas u nas w redakcji się przebija wątek, czy Monika musi pisać i pokaż cycki. Czasami naprawdę chciałabym, żeby traktowali mnie jakoś tak wyjątkowo jak kobietę z wszystkimi przywilejami typu wnoszenie walizki czy pomaganie z ciężarami. Absolutnie. Każdy taszczył swoje równouprawnienie. Aczkolwiek zawsze starali się złapać mnie z kamerą albo z aparatem bez makijażu. Jako fan, albo jak jadłam banana. Koniecznie wtedy chcieli nakręcić coś, żeby podczas jedzenia banana. No, wiedziałam, czym to grozi, więc jadła w samotności. Mam Monika, jedz tego banana, no. Tak, ale tak wiesz, tak seksownie. Ale wiesz, jak najmniej gryzu. No tak, no. Dwa gryzy no, maksymalnie na banana. Tak haps nie banana. Chcę go normalnie zjeść. No to wiesz, no ja przecież nic nie mówię, no. Udało się zebrać tak fajną grupę ludzi, indywidualności, jakże odmiennych, ale gazeta bazowała na redaktorach, którzy zostali szybko ekspertami, autorytetami w swoich dziedzinach. W Extreme zawsze mieliśmy takie podziały regionalne i mam wrażenie, że te podziały regionalne miały jakiś wspólny mianownik. I tak jak mieliśmy Wrocław, który był imprezowy i spóźniał teksty, potem był Poznań, który reprezentowałem między innymi ja, który był bardzo poukładany, punktualny, nigdy nie spóźniał tekstów, bo za spóźnienia tekstów była kara na wierzchówce, więc Poznań, wiadomo, Centusie no nie chciały, żeby te pieniądze gdzieś tam ulatywały bokiem. No i potem w pewnym momencie się pojawiła trójka Drombo, czyli Rozbo, Soku i Roger z Warszawy. No wiadomo, Warszawa takie młode miasto, próbowało naśladować ten Poznań, więc oni też byli bardzo tacy niespóźniający tekstów, poukładani, pełni pomysłów też. Oni, wydaje mi się, bardzo mocno rozkręcili publicystykę. I właśnie, oni się pojawili w odpowiednim momencie. Wtedy magazyn potrzebował tej świeżej krwi, tym bardziej jak on już był w Warszawie. I jednak no, wiele tych imprez, eventów odbywało się właśnie tam. Nie ma absolutnie nic gorszego niż wykłócanie się o recenzję w Extreme, bo zazwyczaj wygląda to tak. Piszecie wiadomość do redaktora naczelnego, że chcielibyście zrecenzować grę A lub grę B. Zwłaszcza, że byłem nauczony z czasów pisania w internecie dla Poligami, że można w momencie, kiedy premiera się zbliża, zdobyć pozycję do recenzji, jeżeli to jest pozycja bliska twoim preferencjom. No i dostajesz wiadomość zwrotną, że już 3 lata temu któryś z redaktorów napisał, że jeżeli będzie nowy, powiedzmy na to Kirby, no to on go recenzuje i już masz ręce związane. Więc zazwyczaj do recenzji dostajesz to, czego nikt ze starych redaktorów nie chciał. Często było tak, że jeśli ja pisałem Gran Turismo 1, 2, 3, to czwórkę jakby z automatu pisałem. I to ma sens oczywiście. No ale to chyba głównie wokół takich akcji była rywalizacja. Co się tyczy rywalizacji między pismami, no to nie było jej tak naprawdę. Naszym głównym rywalem było Neo, później Neo Plus. Nie było tam wielkiej walki. Na pewno nie takiej na noże, a podbieranie redaktorów, no może gdzieś tam faktycznie podbieranie materiałów i ekskluzywów gdzieś tam się czasami pojawiało, ale my byliśmy skazani na przegraną, bo Extreme był z Katowic, czyli powiedzmy z prowincji, a ekipa Gulasza to była Warszawa i więc mieli tam swoich znajomych i byli zawsze na wyciągnięcie ręki. Mieliśmy z tym problem zawsze. Myśmy nie wiedzieli, na jakiej my jesteśmy pozycji. Konkurencja też nas trochę badała. Był też obóz czysto, że tak powiem, geopolityczny, czyli to była Warszawka. My byliśmy tutaj na Śląsku. Zupełnie inne podejście. Myśmy podchodzili na luzie, też oczywiście robiąc wiochę. Czasami te akcje były przegięte, oni byli bardziej profesjonalni. Ale też, wiesz, no,
To oni gdzieś tam napisali, że czytelników nie interesuje życie prywatne redaktorów, po czym no, wprowadzili sami opisy życia prywatnego redaktorów, więc się nawzajem trochę inspirowaliśmy. Gdzieś na jakimś etapie to była przepychanka, szczególnie, że w pewnym momencie był boom w Polsce na czasopisma konsolowe, bo się okazało, że to jest fajny biznes, że to jest praca przez zabawę, zabawa przez pracę, ale można na tym zarobić, więc tych tytułów w którymś momencie było z 10 chyba na rynku, jak nie więcej, a później się wykroszyły i w tym momencie, jak się zaczęły wykroszać, jak nie przetrwały próby czasu, finansów, jakby takich logistycznych rzeczy, no to zostaliśmy trochę na zasadzie Pepsi i Coca-Cola, marki, które są obie silne, które są w stanie sobie w jakiś sposób robić psztyczki, wysyłać komunikaty, trochę się bawić formą czy złośliwościami, ale jednocześnie się szanują. Myśmy się spotykali jakby redaktorzy na imprezach branżowych jedni i drudzy i w tym momencie jakby powstał taki wspólny kolektyw, wspólny szacunek. Fajnie, że to robicie, fajnie, że my to robimy, dla wszystkich jest miejsce. Więc to była taka, wiesz, szorstka przyjaźń, która tak naprawdę... Szołowska przyjaźń branżowa, która tak naprawdę pozwoliła się rozwijać obu markom. Były takie wojenki pomiędzy Extremem i innymi czasopismami i coś tam było takiego, właśnie chodziło wtedy o opisy do Tekkena i gdzieś tam coś takiego wynikło, że były te nasze opisy, które ja pisałem i jeszcze jakieś. Każdy szanujący się periodyk o PlayStation i o grach musiał mieć wtedy opis Tekkena. I pamiętam, że coś było takiego, że ściera mnie gdzieś tam nawet tak troszeczkę mnie tak podkusił, że oni tam mają ten opis, ale on jest taki nie bardzo, weź tam coś im pojedź. Dobra, no to coś im tam pojechałem na łamach i ktoś na to zareagował i mnie tam wyzwał raz od lamuchów i potem to gdzieś tam w pewnym momencie przylgnęło i przez jakiś czas gdzieś tam per lama do mnie. Ten potem tytuł został przeniesiony na Kaliego, żeby było zabawniej. On coś pamiętam, był jakiś drobny fuck up od strony Kaliego i było w ogóle wręcz na łamach pisma chyba, że ja już nie jestem, teraz Kali jest lama, ale to generalnie jakoś tak właśnie wyszło, tak, że ja coś komuś tam pojechałem, konkurencji, a ktoś tam na to zareagował, że jak to, że to lameriada w ogóle i tak dalej. Kolega Mielu, mój teraz redakcyjny kolega, a kiedyś kolega z konkurencji, nie miał dyktafonu, a miał wywiad z kimś ważnym. Zdaje się, że to był ktoś z serii FIFA i to było chyba kilkanaście lat temu. Ja mu wtedy pożyczyłem swój dyktafon i to było dla mnie taki znak, że no wiecie, możemy sobie tam robić jakieś podjazdy na łamach magazynu, ale tak naprawdę za kulisami to się całkiem lubimy i miło spędzamy ze sobą czas i jesteśmy w stanie sobie pomóc, jeśli jest taka potrzeba, więc Mielu, jeśli pamiętam, że ci dałem ten dyktafon, to wiesz, nie? Pozdro. Idzie największa patola PSX Extreme, o! To jest największa patola, która dojechała. Zobacz, która jest godzina. Nie chciałbym tutaj w jakiś sposób oczerniać Szmatławca. Na tamte czasy oczywiście te chyba kilka stów, które można było miesięcznie z recenzjami i z tekstami zarobić, to było całkiem sporo. Ja wtedy nie miałem jeszcze stałej pracy, jeszcze nie trafiłem do twardej branży gier, więc to oczywiście miało znaczenie. Powodowało to też pewne problemy, bo młodzi redaktorzy kłócili się o to, kto ma pisać teksty. Takie rzeczy już dzisiaj trochę może trudne do wytłumaczenia, ale tak to właśnie wyglądało. Niemniej, no nie dało się zarobić jakoś bardzo dużo. No, to była działalność na granicy hobby. Wiele razy usłyszałem w dzieciństwie, że mam przestać grać w te głupie gry. No i nie posłuchałem się i wydaje mi się, że dzięki temu granie stało się taką twórczą częścią mojego życia. Motywowało mnie właśnie, żeby próbować nowych rzeczy. I odnalazłem się jako redaktor, jako twórca gier wideo, a teraz również jako nauczyciel, który może na temat gier wykładać. Obecnie pracuję nad nowymi zajęciami dla studentów, gdzie będę wykładał na temat japońskiej popkultury w kontekście gier wideo. Zaczynam nowy wykład od przyszłego roku, więc pracuję cały czas jeszcze nad materiałami. No ja myślę, że z Redą bardzo dużo dał. Każdy, kto miał wykorzystać pracę w Extreme, żeby pozostać w branży game devowej albo około game devowej, czyli na przykład w bizdevie, marketingu i PR-ze, to miał tę szansę. Tylko trzeba było po prostu się wiedzieć, co tak naprawdę zrobić, bo niektórzy jej nie wykorzystali, a po prostu może nie chcieli. Nie wiem, czy jest furtką do pracy w game devie, ale na pewno jest dużym ułatwieniem, pozwala na złapanie kontaktów,
poszerza wiedzę, co moim zdaniem powinno się znaleźć w CV każdego, kto miał okazję współpracować ze Szmatławcem. No i ja też w moim CV z dumą trzymam ten okres w życiu. Trochę w życiu jest tak, że trzeba trafić w swoje miejsce, swój czas, żeby złapać tą niszę i tą falę, która się dopiero kształtuje. No i niestety z Game Time'em mieliśmy tak, że zrobiliśmy to za wcześnie. Game Time był swoistym, no takim trochę abstrahujami, trochę różnymi filmikami, które później się pojawiły w internecie w kontekście gier, w takim luźnym podejściem do zobrazowania gier. No i wtedy, no niestety nie mieliśmy szansy wypłynąć, bo nie było do tego środków, więc robiliśmy najpierw dla fanów. Zażarło na takiej zasadzie, że lokalna telewizja, to im się podobało i to puszczali w lokalnej telewizji wrocławskiej, w TVK i w Telce. Natomiast nie mogliśmy z tym dalej wypłynąć, co nas troszkę frustrowało i trochę w tym momencie stwierdziliśmy, każdy poszedł w swoją stronę i dopiero wtedy w Polsce zrobił się boom właśnie na YouTube, na influencerów, na grupy, które produkują content wideo, na luzie, mówiąc jednak o czymś, no dokładnie to, co my robiliśmy w Game Time. Trzeba pewnie było troszkę dłużej z tym pójść, no ale nie poszliśmy. Każdy gdzieś tam się rozszedł w swoją stronę, no trudno, takie bywa życie. Norbi pokazał mi, że jest staw, którym zalewają całą Polskę, że dzieciaki to kupują, zażywają, jarają się, chcą, proszą o więcej. Ja mówię, stary, pokaż mi, co to jest. Jak zobaczyłem, jaki to syf, jakie to są połamane zdania, jakie dziwne porównania, mówię, ja to zrobię lepiej, ja zrobię czysty materiał. Będą zażywać, będą się jarać. I zalaliśmy recenzjami całą Polskę. I wszyscy brali. Starsi, młodzi, babcie, psy, zwierzęta, dzieci niepełnosprawni, karły. Każdy zażywał PSG Extreme. Na początku to wszystko była zabawa, ale im później, im więcej gier już powstawało, im ten rynek się rozwijał gier na PlayStation, powstawało również więcej gier słabszych. I raz, że granie w gry słabsze, które było koniecznością w celu no, zrecenzowania ich i to rzetelnego, no, nie było już takie no, zachwycające, nie było przyjemne, bo właściwie była to po prostu praca. Grało się w gry, które się chciało. Sytuacje były takie, że grało się w gry na przykład na innym sprzęcie, a gry na PlayStation recenzowało no, w ramach pracy generalnie. Trzeba mieć niewolników, którzy przyniosą wszystko, proszę bardzo. Roger. Czekaj. Wezmę, dobra. Jak samopoczucie? Dobrze. Nienawidziłem tego, że nie pracujesz od 9 do 17, tylko pracujesz zawsze i wszędzie. Nienawidziłem tego, że zawsze to była troszkę chałupnicza robota, no ale to niestety nie było zależne od nas, bo jednak praca w branży dziennikarskiej to nie są duże pieniądze i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Ale było mnóstwo rzeczy, które po prostu kochałem, tak? I cały czas za nimi jednak tęsknię, nawet pomimo tego, że już tak naprawdę na stałe się jakby nie udzielam. Ale raz na jakiś czas siedzę tak sobie z żoną i wieczorem, kurde, ciekawe co teraz Roger robi, albo ciekawe co Soku tam znowu wywija. Także tak, no trochę tęsknię za tymi czasami, nie powiem. Zgadaliśmy się na imprezie plenerowej, gdzie mogłem nie tylko poznać, ale też zobaczyć, jak oni się zachowują prywatnie, wszyscy ci ludzie. I okazało się, że wszyscy redaktorzy to jest tak naprawdę jedna rodzina. To było bardzo sympatyczne, że zobaczyć, że ci ludzie, pomimo że są z różnych miejsc w Polsce, dogadują się, znają się i gadają jak starzy znajomi. Oczywiście ma na to wpływ wiele aspektów, między innymi wspólne właśnie wyjazdy na Gamescom, na E3. To bardzo zbliża do siebie ludzi. Widać, że to jest zgrana klika, która się rozumie i doskonale wie, co robi i dobrze się czuje w swoim towarzystwie. Może tam niektórzy się trochę wypalili, może niektórzy tam mają jakieś dziwne awersje, może życie ich trochę zmieniło, ale dalej, za przeproszeniem, napierdalają te teksty. I tego ludzie czekają, bo to, że na przykład, nie wiem, ktoś, załóżmy Zax, nie, opisuje RPGi, to dla większości ludzi jest na zasadzie, okej, jeżeli Zax napisze, że to jest chujowe czy coś takiego, to okej, dobra, może się z nim nie zgadzam, ale przeczytam, nie? Tak samo jak wszystkie inne teksty tego typu, nie? Ja mogę się nie zgadzać z Sobkiem czy z jakimiś innymi osobami, gdzie coś tam napisał, tak, are you fucking kidding me? Ale ludzie na to czekają, ludzie są zainteresowani tym właśnie, co ludzie mają z redakcji do powiedzenia i na tym faktycznie Extreme tak naprawdę przeżył, na tej specyficznej osobowości. Nie jest tak, że my tylko pracujemy czy współpracujemy. My się przyjaźnimy, lubimy kontakt ze sobą. No, to co zawsze? Czyli najlepszy towar spod lany. Dobry staw. PSX czytam mniej więcej od 5 chyba numeru, a z 4 lata temu pierwszy raz się do redakcji wybrałem. Słusznie.
Sushi, tak, na zaopatrzenie. Nakarmił tak? Na końcówce. Dokładnie. Mogłem z całą rybą zrobić, a nie z samą głową. Extreme dosyć szybko sprawił, że wyhodowałem sobie twardą dupę, to znaczy taką, która jest odporna na krytykę, szczególnie tę zupełnie bezpodstawną, ale też na krytykę taką zaczepną, która może ma trochę racji, ale jest stworzona na siłę i po to tylko, żeby się dopierdolić do czegokolwiek. No nie robi to na mnie wrażenia. Na początku samym tak, ale to chyba po roku, góra dwóch pracy stwierdziłem, że ja się nie będę bawił w uzdrawianie świata i przekonywanie wszystkich najmądrzejszych tego świata do swoich racji. Społeczność Extreme'a, która się wokół niego kłębiła, szybko zorientowała się, że jest taki osobnik o ksywie Ściera, któremu można wejść na głowę. I jeśli do redakcji przyszły trzy listy, powiedzmy 2, 3, 4, 5, traktujące o jakimś problemie, a tych listów przychodziło codziennie 100, 200, bo to takie były czasy, więc jeśli przyszło 5 takich listów, powtarzających jakiś problem, w cudzysłowie oczywiście, to Ściera robił zebranie mniej więcej, że robimy zmiany, bo ludzie tego chcą. Znaczy ja to widzę trochę z innego punktu, bo ja pracowałem też na początku w sklepie wysyłkowym PSX Extreme. Tam miałem kontakt bezpośredni, telefoniczny, można powiedzieć, z klientami sklepu, którzy oczywiście no, należeli do naszych stałych czytelników. Zamawiali no, multum gazet, jakieś czasopisma, właśnie poradniki, gry oczywiście na premierę. Wszystko się odbywało drogą telefoniczną, także nie było tak rozpowszechnionego internetu. Sklep internetowy praktycznie no, istniał tylko za pomocą drogi telefonicznej. Nie? PSX Extreme stworzyło taką, można powiedzieć, rodzinę graczy. Duża grupa czytelników, która po prostu kupuje Extreme'a z sentymentu, nie? No bo jednak według mnie nie ma i nie było do tej pory takiego pisma na rynku jak właśnie PSX Extreme i żaden nawet portal wydaje mi się, że nie zastąpi prasy takiej drukowanej. No, no wzięli to na poważnie, że Gami nas trzeba było skrzynkę piwa. Ale z piwami było akurat dobre. Tak, tylko Gami trzeba to było ukrócić, bo po pewnym czasie się okazało, że Gami za dużo do czytelników nas odwiedza i się nie da robić numerów, bo Gami każdy przychodzi ze skrzynką browarów, co nie? No i heja. PSX Extreme to było takie, według mnie jedno z czasopism, takie pierwsze, które było interaktywne z czytelnikami, a jeszcze kiedyś nie było mediów społecznościowych, Facebooka i dla mnie to jest w ogóle fenomen, że przez słowo drukowane to czasopismo potrafiło tak dotrzeć do czytelników, że oni potrafili pisać listy do redakcji, na które HIV odpowiadał i to było coś takiego, że to czasopismo żyło. Dzięki też temu, według mnie, że redaktorzy pokazali swoje twarze, że po prostu było ich widać, że oni nie byli anonimowi. I to według mnie jest w dalszym ciągu takim fenomenem i to daje PSX-owi według mnie bardzo fajną energię. Kiedyś napisaliśmy, nie przysyłajcie nam wąglików, bo coś tam coś, albo nie, przysyłajcie nam wąglików, coś takiego. I przysłali. I była afera z policją, coś tam z paczką, bo przysłał ktoś po prostu jakimś proszek i napisał wągli. Historia wąglika to jest tylko jedna z wielu historii, która pokazuje, jak bardzo zaangażowana jest w stworzenie PSX Extreme społeczność. Że wspomnę tutaj chociażby o grze Project Downfall, którą tworzy jeden z naszych czytelników i w której PSX Extreme jest jedną ze znajdziek, którą znajdujemy początkowo na śmietniku. To jest cały quest w ogóle ze znajdźkami, gdzie kolekcjonujemy kolejne numery PSX Extreme. Są tam dialogi związane z magazynem, są tam plakaty na jednym z poziomów w mieście, są plakaty z gradami i jest nawet cały poziom ukryty, czyli stacja kolejowa w Gliwicach. Tak więc to pokazuje po prostu rozmach tego, jak fani w ogóle do nas podchodzą do PSX. Są niesamowici ludzie, bo mamy na przykład Łukasza Rabiejewskiego, świetnego naszego fana i czytelnika, który przygotował dla nas podobizny redaktorów, tak? Mamy tutaj takiego Sebastiana, który potrafił do nas przyjechać i dać nam sushi na te ostatnie dni przed oddaniem pisma do druku, no to są zawsze najcięższe dla nas, tak? I to są tacy ludzie, którzy po prostu dla nas są bezcenni, można powiedzieć, bezcenni. Ale byli też śmieszni, czasami przerażający fani, no ale to już są inne historie. Teksty w Extreme to jest dialog pomiędzy redaktorami a czytelnikami. To nie jest pisanie na odwal. To jest po prostu przelewanie na papier swoich myśli, tak jak rozmawiam teraz na przykład z tobą.
bo chcę się z tobą tym podzielić, żebyś wiedział, jakie są moje odczucia, jak jest, jak myślę. Tak jak ludzie, tak jak no po prostu połączeni pasją. Człowiek z pasją opowiada o czymś z pasją. Tak jak samochodziarze, kociarze się spotkają. Każdy chce po prostu mówić o tym jednym i chce się z innymi osobami tym podzielić. I to jest chyba tak naprawdę clue tego wszystkiego. Nie wiem, czy to dobrze wyszło nagrane, ale... 300 numer to też okazja do refleksji. I nie chciałem, żeby to była refleksja na temat tego, jak długo jeszcze PSX Extreme będzie z nami. Bardziej okazja, żeby zastanowić się, dlaczego PSX Extreme przetrwał te wszystkie lata, mimo niekorzystnej sytuacji na rynku prasy. I wydaje mi się, że odpowiedzią, jak zawsze, są czytelnicy. Oczywiście nie umniejszam redaktorom, ale jeżeli nie byłoby z nami wiernych czytelników, którzy pociągnęli ten wózek i pomogli nam w trudnych chwilach, pomogli nam do tego stopnia, że nawet zaoferowali pieniądze w momencie, kiedy właściwie dalsza egzystencja magazynu była pod znakiem zapytania. Właśnie. Poprosiliśmy czytelników o wsparcie na Patronite. Dostaliśmy je. Dostaliśmy je, do tej pory je mamy, od pandemii. Od pandemii dostajemy naprawdę solidne finansowe wsparcie od czytelników na platformie patronite.pl. Dzielimy się w zamian różnymi takimi rzeczami dostępnymi, powiedzmy ogólnie, ale fajnymi dla fanów, czy oddanych czytelników, którym też zależy na tym, żeby pismo trwało. Bo poza tym, że my sami, no to dostajemy bardzo dużo wiadomości wspierających, to znaczy trzymajcie się, ja zaprenumeruję was dwa razy, będę oddawał tam kumplowi drugi numer. Tutaj przychodzą listy do nas, do redakcji, taka korespondencja tradycyjna. No to Roger dostaje regularnie pisma z zakładów karnych od czytelników. Tak, zakład karny z pieczątką, przekaz pieniężny na prenumeratę pisma i powiedzmy taki sześciostronicowy list od osadzonego. To ciekawe, ale swojego czasu faktycznie ludzie się mocno angażowali w życie redakcji, wysyłając do nas listy. Wysyłali ich tony, bo jeśli codziennie ja widziałem 100-200 listów, serio, czyli widziałem listonosza w drzwiach redakcji z wielkim worem, dzień w dzień, on już na nas patrząc miał dosyć. W każdym razie bardzo angażowali się, bardzo żywo komentowali wszystko, co się u nas działo. Dużo sugerowali pomysłów na teksty, na felietony, na artykuły, na recenzje, na cokolwiek. To było bardzo fajne, mi się to bardzo podobało, czyli taka akcja-reakcja. Dzisiaj nie ma szans na coś takiego. Dzisiaj, jeśli wpadnie jeden list dziennie, to już jest dobrze, to się trzeba cieszyć. Dziwne, bo patrząc proporcjonalnie na to wszystko, to na pewno nie czyta nas 100 razy mniej osób, tylko kilkakrotnie mniej, a odzew jest minimalny. Wydaje mi się, że było to w jakiś sposób odczuwalne, że następuje, może inaczej, nie tyle odpływ czytelników, bazy czytelników w kierunku internetu, przynajmniej mówimy o tych początkowych latach internetu, ale bardziej brak pojawiania się nowych. Tak naprawdę PSX Extreme do tego czasu przetrwał tylko wyłącznie dzięki tym starym czytelnikom, którzy po prostu kupują magazyn z przyzwyczajenia, obojętnie naprawdę, czy go czytają, czy nie. Kupują go, bo to jest jakieś tam nie tylko dla nich źródło tam wiedzy, czy jakieś tam opinii o grach, bo to na pewno też, ale też na pewno dla jakiejś części kontaktem z tym, co było kiedyś. Mając PSX-a, no to po prostu utrzymuję sobie jakiś tam, nie wiem, kontakt z czymś, co trwa od lat i po prostu z tego tylko tytułu nie chciałbym tego utracić. Nawet gdybym nawet tego nie otwierał, nie czytał, a czytam, to nie chciałbym stracić kontaktu z magazynem, dlatego, że jest to coś, jakiś proces, który trwa od tam, powiedzmy, no dzieciństwo tak naprawdę dla mnie do dzisiaj. Rozwalić te głowy, bo to jest pierwszy numer PSX Extreme. Masz pierwszy numer? Pierwszy numer. Z 97 roku. Kultowego czasopisma PSX Extreme, które, cała kultura, która się stworzyła wokół tego magazynu, była czymś niesamowitym i trudne jest do opisania. To znaczy, to dla mnie wycieczka do Katowic na ulicę Sokolską, nawet pamiętam, gdzie była redakcja tego magazynu, byłem tam dwa razy jako nastolatek, taki wczesny nastolatek, to jest tak, że ja mam ciarki do dzisiaj na samą myśl o tej wizycie. I wiesz, my staliśmy na schodach z tymi redaktorami, ze Ścierą, ze wszystkimi osobami, które w tym magazynie pisywały. Wielu się zastanawia, na przykład czytelników czasami pyta, czemu nie ma w redakcji młodych ludzi, młodych redaktorów. To nie jest tak, że jakoś się odrzuca młodych. Generalnie rzadko kiedy dostaję w ogóle zapytania o pisanie do PSX Extreme od młodych i tutaj jednak jest
trochę w tym micie prawdy, że młodzi zazwyczaj wyślą jeden tekst czy dwa i od razu chcieliby publikacji. No, ja mówię, to ja tu je konfrontuję to zawsze ze swoimi czasami, gdzie ja wysyłałem do ściery gotowe teksty, czasami całe już napisane przeze mnie i one były po prostu odrzucane albo może później, może nie później. No, trzeba było naprawdę wywalczyć, pokazać się, że zależy mi, że jestem ambitny, że chciałbym jak najwięcej pisać, że mam pomysły. Jakby tutaj często pisze do mnie na przykład osoba tam, która ma 20 parę lat i obraża się na to, że na przykład skrytykuje, że, nie wiem, że można by było poprawić styl, że można by poprawić gramatykę, bo są błędy. Ja nigdy się nie obrażałem na takie rzeczy. Dostawałem taki feedback od Siery, od Kosa, który też robił korektę. Nigdy nie brałem zawsze to do siebie, próbowałem się poprawić. A tutaj mamy często taką sytuację, że właśnie młodzi od razu by chcieli od razu trafić na strony magazynu. Generalnie nowi redaktorzy, którzy dochodzą za moich czasów do PSX Extreme, to jest między innymi Piechota, to jest między innymi Adamus, to jest między innymi Grabarczyk. To są ludzie, którzy też już mają swoje lata, mają doświadczenie i naprawdę starali się bardzo długo, żeby zaistnieć w tym magazynie. I stąd też mi się wydaje, że generalnie my piszemy już do ludzi 30+, i to się już raczej nie zmieni. To się raczej będzie tylko ta granica zwiększać. Młodzi mają TikToka, młodzi mają Instagrama, młodzi mają YouTube'a, Twitcha. To jest jakby, my nie jesteśmy, gdybyśmy byli tym dobrzy, to byśmy założyli kanał YouTube na YouTubie i dzisiaj rywalizowali z grami online, tak? A nie robimy tego, po prostu dobrze jesteśmy w pisaniu tekstów, w redagowaniu magazynu i w wydawaniu go co miesiąc. Inaczej, nikomu nie życzę takich czytelników. Mamy najlepszych czytelników na świecie, bo prasa umiera, a my wciąż mamy tą grupę ludzi, którzy się przejmują tym, co napisaliśmy i przejmują się losem tego formatu, tego magazynu i jego papierowej wersji. W 2022 roku. Tutaj swego czasu na tej ulicy, jak wracałem właśnie z bratem moim stadionu, miałem torbę z grami nowymi i Extreme'a w torbie. Zajechała, byliśmy na autobus, tak jak ty widzicie, autobus jedzie, byliśmy na autobus, podjechała do nas na sygnale policja, pach, pach, na glebę, do suki tak zwanej. No i tam co, przeszukanie, co zrobiliście, przed czym uczekacie i tak dalej. A ja miałem po prostu gry w torebce i Extreme'a. Policjanci przejrzeli wszystko, tak, nie pamiętam, że jakieś tam były gry, ale tam było 5 czy 6 gier, Extreme'a oddali. Powiedział, dobra, wiecie, że powinienem wam to wszystko zniszczyć, ale jak dasz FIFA 99, to możecie iść. I tak to się zakończyło. Tak więc pozdrawiamy panów policjantów. Aju zawsze był najlepszy dla mnie, a był też całość mojej pracy, w PSX Extreme. Był świetnym kumplem i najlepszym naczelnym. Jak już się dogadaliśmy z Leszkiem na temat sprzedaży, no to on nie wiedział mniej więcej, nie znał w redakcji, nie wiedział nic. Podpytał nas, kogo byśmy zaproponowali na redaktora naczelnego, no bo ktoś tam musi prowadzić, bo wiadomo było, że Przemek tego nie przejmie już. Pamiętam, prowadziłem stronę psxnet.pl poświęconą kompletnie konsolom PlayStation, która zaczęła istnienie pod koniec lat 90. Nasze drogi się przecięły w momencie, jak stwierdziłem, że oprócz prowadzenia strony, no fajnie byłoby zaistnieć jeszcze gdzieś i pokazać swoją pasję jeszcze gdzieś w jakimś innym kontekście, w inny sposób. Ten mój portal, który rozpocząłem, ponieważ prowadziłem go kompletnie samodzielnie, jako jedyny prowadzący, jedyny dostarczyciel treści, zamknąłem dokładnie 1 maja 2004. To myślę, że 2004 rok, tak na oficjalnie można powiedzieć, że przeszedłem do magazynu. Wszyscy wiedzą, że Baczar ma kij w 4 literach, ale dzięki temu on przeprowadził tak naprawdę całego PSX-a w tym najtrudniejszym momencie, przekształcił go według tam swojej wizji, tak żeby ten PSX przetrwał. Gdyby nie Baczar, no to ja nie sądzę, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Jako naczelny wydaje mi się, że przejąłem od Ściery pałeczkę dość płynnie, ale Extreme nigdy nie powstawał na bazie jakiegoś planu. Nie było dalekosiężnych planów, nie było jak mamy, nie wiem, ewoluować, jeśli chodzi o treści. Wszystko było robione na gorąco, wszystko było tak jakby odpowiedzią na oczekiwania, na zmiany, no, jakie następują na rynku. I tak samo mi się wydaje, magazyn jak powstawał ze Ściery, tak samo powstawał za moich czasów. Nie wiem, słyszałem opinię, że magazyn mocno spoważniał za moich czasów, że pojawiło się więcej, nie wiem, poważnych treści, mniej tej mitycznej trzody i bydła w magazynie i żartów. Pewnie moja osobowość miała na to jakiś wpływ, natomiast ja po prostu robiłem to, co uważałem, że będzie dobrze przyjmowane przez czytelników, że dajemy im treści, których oczekują i że jest to naturalna kontynuacja tego kierunku, który obrał Ściera z ekipą. Jeżeli chcecie darmowe piwo od PSX Extreme za waszą
naszą opaskę białą na ręce, mamy 300 piw dla was! Roger, owszem, jest nieogarkiem. Ale mimo wszystko w tym całym chaosie ogarnia wydania w ogóle, print, reklamy, chłopaków, wcisnąć ich, żeby pisali tekst w porę, bo cały czas jest zawalanie tych terminów. Tutaj się urodziłem, mieszkałem końcówka lat 80. i początek lat 90. Tworzyłem pierwsze swoje gazetki. To była taka zajawka, miałem taką małą maszynę do pisania, na której to pisałem, nie miałem wtedy komputera. Wysłałem szczerze zdjęcia gazetek, które robiłem przez te wszystkie lata, plus 40 pomysłów, każdy opisany. Co i jak, co bym chciał tam napisać. Dostałem wiadomość zwrotną, że jeden jest w sumie spoko i tak to się zaczęło. Wycinałem screeny, tabelki, jakieś paski, ozdobniki i właśnie z tego powstawały potem książeczki, które czytały całe 3-4 może osoby. Dużo wspomnień związanych z tworzeniem tych książeczek, które później, można powiedzieć, otworzyły mi drogę do PSX Extreme, ponieważ wysłałem szczerze wszystkie po prostu zdjęcia, wszystkie książek, które zrobiłem, a było ich naprawdę sporo. A jak zostałem naczelnym PSX Extreme? No, był taki moment, w którym Baczer chciał się już realizować jakby w innych tematach, chciał otworzyć swoją firmę i jakby tutaj jakby naturalne było, że jak ja byłem w Warszawie, jakby znałem te wszystkie procedury, w sumie Butcher mnie trochę namaścił, tak, bo polecił mnie ówczesnemu wydawcy, że ja to dobrze pociągnę, chociaż wiedział, że ja troszkę inaczej niż on będę chciał działać, bo mi bardzo zależało na tym, aby ściągnąć starych redaktorów, bo jakby byłem z nimi bardzo mocno związany od dzieciństwa. Mieliśmy troszeczkę inną filozofię prowadzenia pisma, nie mówię, że lepszą, nie mówię, że gorszą, inną. A mimo wszystko no, podziękowałem już nieraz Baczerowi dobrą flachą za to, że polecił mnie i że mogłem to jakby dalej kontynuować. Przez te wszystkie lata przez redakcję Extreme przewinęło się też kilku naczelnych, którzy myślę, że w znaczącym stopniu decydowali o charakterze tego czasopisma. Oczywiście najbardziej w pamięci zapadł mi Ściera. Pamiętam, jak zadałem mu kiedyś pytanie, czy widziałby taki wywiad z Rubikiem na bazie popularności tego człowieka wówczas. Ściera odpowiedział, czy chodzi o tego od kostki? No więc jednak to pokazywało jego też oderwanie od rzeczywistości. Może też dlatego był to ten kurz do sukcesu. Mój drugi pseudonim to jest Alien. No, także ja po prostu nie wiedziałem tak naprawdę, jakie są obowiązki naczelnego, więc byłem po prostu tak... Więc ich nie miał w ogóle. Nie naczelnym. Niektórych tekstów nawet nie czytałem. Na przykład ja miałem zaufanie do takiego Kaliego, czy Myszaka, bo wiedziałem, że oni piszą raczej dobre. I oni w terminie zawsze oddawali. Tak, i w terminie. To akurat zawsze nie. Na czas. No to tych tekstów niekiedy zdarzało mi się nie czytać. Czytałem je dopiero po wydrukowaniu i niekiedy no, zgrzałem się tam lekko, co oni tam popisali. Ale po prostu nie było czasu, było tyle tych. Ale trzeba przyznać. Ja powiem więcej, że czasami myśmy nie grali w gry, o których pisaliśmy. Nie widzieli. Były kiedyś takie podejrzenia po jednej z twojej recenzji, w której nie było słowa o grze. Niestety zauważyłem to dopiero w wydrukowanym czasopiśmie. W ciągu tych 25 lat na rynku, jak PSX Extreme działa, redaktorzy naczelni musieli podjąć często ciężkie decyzje i trudne decyzje, które wpływały na przyszłość magazynu, a jedną z takich chyba najbardziej kluczowych było przejście pisma z profilu tylko o PlayStation na multiplatformę. Musieliśmy przejść na multiplatformę. Po prostu to było, ja byłem o tym przekonany, że z PSX-a trzeba zrobić pismo multiplatformowe. I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taki plebiscyt wśród czytelników. Ludzie zagłosowali raczej za tym, żeby PSX Extreme został pismem stricte poświęconym PlayStation. I niestety musieliśmy lekko nagiąć te wyniki plebiscytu. Liczyliśmy jednak, że większość czytelników będzie chciała, żebyśmy pisali o konkurencyjnych platformach. W zasadzie, no, ciężko powiedzieć konkurencyjnych, bo jeśli ktoś jest graczem, to tak naprawdę interesuje się wszystkimi grami. Dlatego stwierdziliśmy, że to jest troszeczkę takie no, wynikające z tego, że PlayStation była wiodącą platformą wtedy w Polsce i większość ludzi utożsamiała konsolę z PSX-em, z PlayStation. I stąd były te wyniki głosowania, takie przeważające za tym, żeby zostać przy PlayStation. Nie wiedzieli o tym, że konsole po prostu się bardziej tak, to się spopularyzuje bardziej na rynku i że nie będzie sensu po prostu trzymanie się jednej platformy. W
momencie, kiedy drugi wydawca, czyli Advertigo, kupowało magazyn od Ściery, od grupy 69, jakby on był głównym motorem napędowym w tym momencie. Portal jakby był w sumie tak, jak czy też frytki do tego. No to na tej zasadzie, dorzućcie jeszcze ten portal, to jeszcze sobie tam będzie śmigał, niech sobie tam reklamuje ten magazyn i tak dalej. To dosłownie tak błyskawicznie się zmieniło, na przestrzeni 5 lat. Kontrowersyjna nazwa PPE, ponieważ jak Koso stwierdził, kojarzy się ze słowem pi w wymowie i będzie źle kojarzony, jak pojedzie za granicę. Ale w końcu stwierdziliśmy, że ta domena 3-literowa jest bardzo ważna, a nie było innej takiej ciekawszej. Wymyśliłem ten pierwszy layout portalu, można powiedzieć, i tam profil, o czym będziemy pisać, te działy i tak dalej. Magda wymyśliła, pamiętam, logo na pewno. Magda właśnie bardzo długo mówiła, że właśnie jej dalej logo jest na portalu. Nie. Widać to w ogóle, czy nie? Właśnie chciałem donieść, że niniejszy, jedyny prawdziwy naczelny Ściera właśnie mnie mianował na redaktora, więc po 20 latach praktyki zostałem redaktorem magazynu Poezji Extreme. Wcześniej tylko byłem praktykantem bądź orbitantem. Oczywiście to jest żart tak naprawdę. W rzeczywistości jestem nim od, no nie wiem, od dawna. Ale co podsumujemy? Co w ogóle mówimy? Co podsumujemy? Targi? Skupcie się w kupie. Targi? Podsumujemy? Chyba tak. No co, najlepsza gra targów? Każdy ma swoją, żeby nie było. Ja Aliena biorę. Jest tam skrót PPS, znaczy portal PSX Extreme, czyli był to portal niejako dodatek, przedłużenie gazety. Finalnie zamienił się z gazetą miejscami. Na samym początku pisali tam głównie redaktorzy magazynu, no aktualnie jest to już zupełnie niepowiązane w żaden sposób byt. Najstarsi górale podobno pamiętają, że ma to jakiś związek z PSX Extreme, ale większość aktualnej publiczności portalu nie ma tu zielonego pojęcia, więc jak się pojawia jakiś tam, jakaś wzmianka, jakiś redaktorze, bądź nawet sam news na temat magazynu, to oni nie mają za bardzo pojęcia, o co chodzi i o czym mowa. O, nie można flaszem tu, trzeba wypić tu. Oj. Rzucili nas z autobusu. Na piwo. Sam Iros. Nie jedziemy na konferencję Sony, niestety. Wolimy napić się browara u jej. No niestety, niektóre gry dostaną wyższe oceny, niektóre niższe. No takie są prawa rynku. Tutaj czerpiemy do najstarszych zasobów PSX Extreme sprzed ćwierćwiecza, proszę bardzo. Nadrukowany indeks, bo koledzy zapomnieli, że trzeba coś takiego jak podkreskowy, ale już w drugim numerze mamy wszystko w komplecie. Trzeci numer, aż 12 stron więcej. Grudzień 1997, cena 4,90. Plus kalendarz gratis. Na tych wszystkich półkach, regałach otacza nas historia od PSX-ów jeszcze z lat 2000 do współczesnych. Są piksele, są nasze książki i stąd właśnie do naszych klientów, do Was, czytelników, trafiają głównie egzemplarze archiwalne i takie specjalne wydania naszych pism. Podezwał się do mnie, co mogę powiedzieć, bo na pewno tak było, wydawca ówczesny PSX Extreme, Leszek. Po prostu zaprosił mnie na kawę, żebyśmy się spotkali jako wydawcy, porozmawiali, co tam u nas słychać, jak to się dzieje na rynku i tak dalej, żebyśmy się osobiście poznali, bo się nie znaliśmy. Ja miałem kontakt z naczelnym Butcherem, potem z Rogerem, ale nie znałem wydawcy osobiście, nie? No i spotkaliśmy się z Leszkiem. Leszek mi to zasugerował, ja to przemyślałem. Okej, jest możliwość przejęcia czasopisma do trochę innej grupy docelowej, ale czasopisma, które cenię osobiście i widzę, że tam jest u nich życie, to znaczy widzę, że ta redakcja rzeczywiście chce coś robić. I to bardzo fajnie zagrało, nikt nie odszedł, to przejęcie zostało przyjęte pozytywnie, bez żadnego hejtu. To też zasługa tego, że zaufałem redakcji. Wszyscy zostali i wszyscy powiedzieli czytelnikom, że tak powiem, składając na szale swoje dokonania, swoją historię dziennikarską, że słuchajcie, zaufajcie, ten gościu nas przyjmuje, my mu ufamy, on nam pozwoli robić dla was pismo i nic się złego nie stanie z pismem, nie? Oni to powiedzieli, chociaż no, nie wiedzieli, co się stanie. Może ja zamknę to zaraz, żeby piksele rozwijać. Nie wiedzieli tak naprawdę, co się może wydarzyć. Ja im po prostu powiedziałem, że chcę, żeby to pismo się ukazywało. Oni mi zaufali, ja im zaufałem. I na tej zasadzie zaufania tak naprawdę to się wszystko toczy do dziś. Przejęcie przeze mnie czasopisma marki PSX Extreme było
Było jakoś na pół roku przed premierą nowej generacji konsol. To też się wiązało z tym, że jakiś tam potencjał reklamowo-komercyjny nieuchronnie był. Jedyne czasopismo o konsolach, przed nami premiery największych konsol, Switcha później. Wszystko się rysuje tak, że czasopismo będzie miało czytelników, będzie miało też reklamodawców, wydawców czy producentów sprzętu konsol. No, wkrótce potem sytuacja, która dla mnie i dla mojej firmy ogólnie całej była zgocąca. Wszyscy jakby wskazują tutaj na tą pandemię, że jakby no, mocno nas obciążyła i finansowo i generalnie no, ciężko było, nikt tego nie ukrywa, ale to nie samą pandemią, że tak powiem kryzys żył, bo tutaj mało się mówi na przykład o tym, że Ruch jako Kolporter w pewnym momencie zaczął bankrutować. Przez 6 czy 7 miesięcy nie otrzymywaliśmy żadnej kasy z Ruchu, gdzie to jest jakby jeden z największych Kolporterów i jakby on bardzo dużo kupował od nas tego PSX-a i dużo sprzedawał, a my z tego nic nie mieliśmy. Podziękowanie dla wydawcy, że jednak no, liczył na to, że ta kasa w końcu wpadnie i cały czas finansował te kolejne numery, a my tak naprawdę no, nie mielibyśmy jak wychodzić, no bo tej kasy nie było po prostu. Robiliśmy numery, sprzedawaliśmy je, a pieniędzy nie było. I w sumie wcale nie wyszło tak kolorowo, bo Ruch jak bankrutował, dogadał się tak z rządem, że część tych kosztów spłaci. No, jest pandemia, zamykamy, mamy spokój, a my... Widać było, że nikt tego nie chce, nie? No, ani naczelny, ani redakcja, ani ja. Nikt nie chce, żeby to zamknąć. Wszyscy poczuli na pokładzie, że każdy musi coś zrobić, żeby przetrwać. Mieliśmy nakład, reklamodawcy nie odeszli, redaktorzy zrezygnowali z pensji. No, drukarnia też pozwoliła na to, żeby zapłacić później za druk. Sprzedaż jakby mocno spadła, bardzo kioskowa, praktycznie nie było. I tutaj duży naprawdę szacun dla czytelników, którzy bardzo mocno wspierali nas w przypadku zakupów prenumeracji przez cyfrowy sklep wydań. Tam naprawdę sporo tego poszło i no, czuć było to wsparcie, że ludzie chcą, żeby ten magazyn przetrwał. Wszystko się rozbija o dwie rzeczy tak naprawdę. Stabilność dochodów i ludzie. Jeżeli ludzie będą cały czas chcieli po prostu tego, to będzie wychodzić. Bo to chodzi o ludzi tak naprawdę. Jeżeli nie ma konsumentów, nie ma produktu. Koniec tematu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansów, no to wszystko się rozbija o to, jak będzie rynek wyglądał, ceny papieru, wiadomo, wariują teraz. Ale ogólnie chodzi głównie o ludzi. Jeżeli ludzie będą chcieli, Extreme będzie wychodził. No przecież jeżeli ktoś miał gazetę, gdzie była lista ruchów do Mortal Kombat, tak. Jest bohaterem tak, osiedla. I siedziało się z ludzie przychodzili. I przepisywali. I mówią tak, czekaj, góra. Ale dobrze podyktuj. Kucy, no, i tu ten. Się nie pomyl. Zrobię ci fatalitę. Internet w zasadzie zmienił w tej branży wszystko. Nie tylko mówię o samym dziennikarstwie, nie tylko o princie, ale o całej branży jako takiej. Internet zmienił absolutnie wszystko. No zresztą jak w każdej dziedzinie życia, tak? I sam fakt, że nasz Szmatowiec się jeszcze teraz pojawia po tylu latach, można go znaleźć w kioskach, to jest po prostu, można powiedzieć, że mały cud, tak? Bo inne, większe magazyny już dawno poupadały. Bo internet będzie zawsze, tylko sądzę, że to będzie na tej zasadzie, co kiedyś radio. Zmienił się troszkę ustrój, wchodziły odbiorniki telewizyjne, każdy wieszczył, prawda, że zginie nam całkowicie radio. Natomiast przetrwało to sobie, jest telewizja, jest radio, jest internet i sądzę, że będzie prasa właśnie. Będą ludzie, którzy zawsze będą tego szukali. Internet internetem, ale dostajesz co miesiąc porcję od ludzi, których znasz. To znaczy nie dostajesz od jakiegoś tam randoma, gdzieś tam na jakimś, wiesz, portalu, co tam wrzuca notkę, tylko wiesz, że dostaniesz tekst od tam Butchera, dostaniesz recenzję bijatyki tam Tekena, że dostajesz tekst od ludzi, którym, nie wiem, ufasz, których znasz. Nie znasz ich, wiesz, że jakieś tam gry nie lubią, więc jakieś tam grze da siódemkę, a ona powinna dostać dziesiątkę, no to wiesz, że on dałby siódemkę, bo on takiej gry nie lubi. Wiesz, takie zrozumienie tego autora. Nie? Natomiast od strony wydawania czasopisma moim zdaniem najgorsze mamy właśnie za sobą. Tu mamy taką skrzynię skarbów opisaną, czyli numer 1 z roku 97. Do połowy pełny. Dla naszych potomnych. Ja zadałbym pytanie, jakim cudem to funkcjonuje? I to by było adekwatne na każdym etapie tego 25-lecia, bo na początku to była niesamowita amatorka. Później to był jakiś cyrk na kółkach przez długie lata za kadencji Ściery. A teraz dziwię się, że to wciąż funkcjonuje, bo gdyby nie Roger, to chyba by nie było nikogo, kto zebrałby to do kupy, komu by się to chciało
faktycznie jeszcze zbierać do tej kupy. Roger, dzięki, ty zawsze musisz. Dlatego się prawie z tobą pobiłem na Gamescomie właśnie. Bo zawsze mi przeszkadzasz i właśnie psujesz wszystko. Jestem dumny z mojego następcy, Rogera, że dalej utrzymuje to na takim poziomie. Jestem bardzo rad z tego, że tylu redaktorów tej starej daty z początku Extrema dalej pisze do tego magazynu. Mam jakiś taki swój odruch zawsze, jak rozpakowuję tam prenumeratę, jak przychodzi, wącham kartki. Mam takie zboczenie, można powiedzieć. Takiej wolności i takiej swobody myślenia życzę Extremowi na najbliższe, nie wiem, no 300 numerów, powiedzmy, kolejne. Tyle początków, ile końcówek. Nie wiem, co to znaczy. Wszyscy wiemy, jaką jakość ma Extreme i za to właśnie magazyn jest kochany od 25 lat. Keep spirit alive, najlepiej dobrze schłodzony. Nie patrz na innych, rób to, co lubisz, jeżeli to potrafisz robić, jeżeli to ludzie doceniają, super. Żadne czasopismo nie miało takiej duszy, jaką ma PSX Extreme, naprawdę. To jest coś dobrego. Nie musi być perfekcyjne, ale jest dobre. Prawdziwa pasja zostaje w człowieku. Robimy dalej. Ja wiem, że to jest bez sensu, ale dopóki nas nie dotrze, robimy to. Te wspomnienia, które były, one już pozostaną, więc ta nostalgia już jest wykuta. Ona już istnieje, więc teraz zamiast zajmować się nostalgią, należy zająć się po prostu przyszłością, żeby to, co się dzieje w tym momencie za 25 lat, było, można nazwać nostalgią. Mamy 250 numerów. Dobra, ciachniesz to. Nie chcę w ogóle kończyć tego tematu, wiesz? Niech zostanie tak, jak jest. Świętujemy rocznicę Extreme'a i oby tak było dłużej. Życzę po prostu tego, żeby nasi fani nie odwrócili się od nas teraz, po tym wielkim wydarzeniu, po tym kamieniu milowym, jak to się mówi. I żebyśmy mogli jeszcze jakiś czas porobić to, co robimy i ciągnąć pismo, które dla wielu, dla mnie również, jest jednym z najsilniejszych wspomnień z młodości. Wytrwał w wersji fizycznej, drukowanej. Opiniarskość to już trudno w naszych czasach obecnych, ale jeżeli Extreme jest w stanie coś w tej kwestii zrobić, to niech zrobi i tego im życzę. I mam nadzieję, że za te 10-20 lat będę nadal widział w kiosku PSX Extreme'a. Nie. Porządna redakcja. Sądzę, że w... Nie przeszkadza ci, że jak sikasz, to patrzą na ciebie martwi ludzie? Rozumiem, mogę patrzeć, rozumiem, ma fajne oczy. Siadaj za to. Cześć, bo połknąłem tiktaka, widzisz? Już jestem zdekoncentrowany. Jestem młodym Kalim, ponieważ też optymistycznie patrzę na gry. Generalnie zawsze trochę zawyżam oceny, a powinienem być bardziej surowy. Ale ja się nigdy nie spóźniam.